Dobry Państwu, witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych i na miejscu, i przed telewizorami, jak to zwykło się mówić. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie tym wydarzeniem. Śledzi nas dosyć duża grupa osób i konferencja będzie pokazywana zarówno na YouTubie, jak i na stronie internetowej www.infozdrowie.org. Zapraszamy serdecznie do oglądania. Jako pierwszy głos zabierze pan profesor Krzysztof Strojek, który nam przedstawi problematykę cukrzycy w trakcie trwania pandemii. Co pandemia zmieniła w cukrzycy? Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Witam państwa serdecznie. Dowiedziałem się właśnie, że stanę się youtuberem, ponieważ moja prezentacja będzie umieszczona na YouTubie. No to moje nowe doświadczenie. Również dla nas wszystkich nowym doświadczeniem jest sposób komunikowania w czasie pandemii koronawirusa. Ja zostałem poproszony o omówienie kwestii związanych z cukrzycą w dobie pandemii. To jest bohater naszych ostatnich dni, wirus COVID-19, który powoduje objawy przypominające grypę, jako że jest to wirus z grupy grypopochodnych. Dodatkowym objawem jest tutaj zajęcie układu oddechowego i duszność, a wręcz niewydolność oddechowa. Jest to zupełnie nowa choroba. Nikt na świecie nie ma doświadczenia, jeżeli chodzi o leczenie czy o postępowanie z tego rodzaju wirusem. Przypominam, że ostatnie tego rodzaju doświadczenie pochodzi sprzed 100 lat, kiedy na świecie świat ogarnęła grypa hiszpańska. To jest przykład na to. W marcu tego roku w bazie PubMed, która gromadzi wszystkie najbardziej znane i uznane czasopisma medyczne, było 1089 publikacji. W tej chwili jest ich już 17 tysięcy. To pogłębia naszą wiedzę. Kilka zdań na temat informacji dotyczących koronawirusa. Niepokojące jest to, że zakaźność pojawia się przed wystąpieniem objawu, zatem tak istotne jest wykonywanie badań przesiewowych, żeby wychwycić tych, którzy potencjalnie zagrażają innym osobom. Szczyt zakaźności przypada na jeden dzień przed wystąpieniem objawów. Jest to choroba śmiertelna. To jest jedna z publikacji z marca tego roku, gdzie przeanalizowano 355 zgonów we Włoszech dotyczących cukrzycy, przepraszam, dotyczących COVID-19. Wiek zmarłych bardzo zaawansowany. W większym stopniu umierają mężczyźni. Choroby współistniejące również wpływają na śmiertelność. Wśród nich znajduje się cukrzyca, przy czym ta publikacja, ani właściwie żadna inna do końca nie precyzują, czy to cukrzyca per se, czy zależy to od typu cukrzycy, czy od współistnienia powikłań. Pewną odpowiedzią jest to zestawienie, które pokazuje, że przy współistnieniu różnych schorzeń odsetek śmierci czy odsetek zgonu znacząco wzrasta. To są dane polskie, które również pokazują, że odpocząwszy od 60 roku życia aż do osób starszych, ta śmiertelność z powodu COVID-19 gwałtownie wzrasta i w grupie powyżej 70 roku życia co trzeci pacjent, u którego wystąpią objawy, niestety umiera. Pytanie, jak to się ma do cukrzycy? To są dane, które pokazują na zakaźność z powodu COVID-19, metaanaliza kilku badań, która wskazuje na to, że cukrzyca nie predysponuje do zakażenia. Chorzy na cukrzycę tak samo są podatni na zakażenie wirusem COVID-19 jak osoby bez cukrzycy. Kolejna analiza dotycząca już specyficznie cukrzycy dotyczy chorych z typem drugim cukrzycy, w zależności od tego, jak mieli wyrównaną glikemię. Spośród tych porównywano osoby, które miały glikemię w chwili przyjęcia powyżej 180 mg% w stosunku do tych, którzy mieli glikemię poniżej tej wartości. Ci, którzy mieli wyższe glikemię, wymagali intensywniejszego leczenia, mieli więcej powikłań i 10-krotnie większą śmiertelność. Więc jest to jeden z dowodów i przesłanek ku temu, że dobrze wyrównana cukrzyca nie ma wpływu na przebieg COVID-19, natomiast źle wyrównana w sensie
poziomu cukru we krwi ma taki wpływ. To jest jak gdyby graficzne przedstawienie, dobrze kontrolowana cukrzyca, bardzo dobre przeżycie, w przypadku źle kontrolowanej większa śmiertelność. Kilka uwag już właśnie dla lekarzy, jak prowadzić chorych, którzy przebywają COVID-19. Jeżeli są na lekach doustnych leczeni, są w warunkach domowych, czy to kwarantanny, czy choroby, można dopuścić przejściową glikemię 250-300 mg%. Jest to oczywiście nieprawidłowa glikemia, ale chwilowo taka wartość nie powoduje jakichś dramatycznych, gwałtownych powikłań. Jak wpływa kwarantanna na przebieg cukrzycy? No, są dwie możliwości. Z jednej strony stres wynikający z obawy przed zakażeniem i przed jego konsekwencjami może powodować podwyższenie, jak każda reakcja stresowa powoduje podwyższenie poziomu we krwi. Natomiast z praktyki mogę powiedzieć, że kilku moich pacjentów, którzy oderwało się od codziennej aktywności zawodowej, często stresującej, stwierdziło, że cukry im się znormalizowały, że wręcz spadły. Także tutaj nie ma reguł i należy to jak gdyby indywidualnie wszystko traktować. W przypadku chorego na insulinę, chory powinien dopasowywać, dostrzykiwać insulinę, pamiętając o tym, że jedna jednostka insuliny obniża stężenie glukozy do około 30-40 mg%. Jeżeli chory jest na wielokrotnych wstrzyknięciach insuliny, sprawa jest prostsza, bo może krótką działającą insulinę dostrzykiwać sobie, pamiętając o tych zasadach i pamiętając o tym, że nie powinno się dostrzykiwać insuliny częściej co 3-4 godziny, dlatego że po tym czasie dopiero insulina uzyskuje pełną aktywność biologiczną. Częstsze dostrzykiwanie insuliny może spowodować kumulację hormonu i nadmierny spadek stężenia glukozy we krwi. Jeżeli chory jest w szpitalu, tutaj powinno się zastosować dożylny wlew insuliny. To wynika choćby z faktu, o którym mówiłem przed chwilą, że chorzy z glikemią powyżej 80 mg% mają gorszy przebieg glikemii. Te zasady są opisane w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. To jest postępowanie takie jak u chorych w ciężkim stanie ogólnym, w czasie pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wydało kilka wskazówek dla pacjentów, które znajdują się na stronie cukrzyca.info.pl, które jak gdyby podsumowuje to, o czym tutaj mówiłem, ryzyko podobne jak w populacji ogólnej. Przy dobrej kontroli metabolicznej prawdopodobieństwo ciężkich powikłań, takie jak w populacji ogólnej, nie ma różnic dla typu pierwszego i drugiego, natomiast przy powikłanej cukrzycy to ryzyko powikłań jest większe. Środki ostrożności wielokrotnie omawiane. Ja bym tutaj dodał, bo o tym się mówi mniej, częste, wręcz obsesyjne mycie rąk. To powoduje ograniczenie czy zniesienie transmisji wirusa. Objawy kliniczne już w tej chwili dobrze poznane. Duszność. Tutaj może jeszcze taki dodatkowy objaw unikalny dla zakażenia wirusem COVID-19. Zmniejszenie czy zniesienie węchu i smaku. To chorzy często manifestują. Ważny jest kontakt z lekarzem, ale musimy sobie odpowiedzieć, kiedy dzwonić, jak często się kontrolować, jak stosować leki na cukrzycę, czy leki na przeziębienie i wreszcie jak dopasowywać leczenie cukrzycy. O tym mówiłem. Tego rodzaju sytuacje są opisywane i omawiane. Kilka takich wskazówek ogólnych. Nie ma problemów z dostępnością leków, tego się mogą chorzy nie obawiać. Były dane mówiące o tym, na podstawie przesłanek teoretycznych, że stosowanie często podawanych inhibitorów AC czy sartanów, bądź pioglitazonu, inhibitory AC i sartany to leki stosowane w leczeniu niewydolności serca czy nadciśnienia tętniczego. Pioglitazon to lek przeciwcukrzycowy. Nie ma w tej chwili wskazań do przerwania leczenia. Ale chory musi sobie przygotować jednak zapas leków i pasków, a także glukagonu w domu. Nie dłużej niż na 3-4 miesiące, dlatego że leki mają ograniczoną ważność. Ten zapas leków jest konieczny na przykład w przypadku kwarantanny. I wreszcie musi być zabezpieczony przed hipoglikemią, mając zapas cukrów prostych. Jeżeli pacjent połączy się z lekarzem, musi być przygotowany, że lekarz będzie pytał o to, jakie leki zażywa, w jakich dawkach,
będzie pytał o pomiary cukru we krwi, o ilość spożytych objawów. Apel do pacjentów, żeby koncentrować się na sprawach zdrowotnych, ponieważ no, wielu chorych chce skontaktować się z lekarzem, a przedłużanie rozmowy i kierowanie rozmowy na tory niezwiązane bezpośrednio z chorobą ogranicza postęp innych pacjentów do lekarza. Szanowni Państwo, to jest widok sprzed 100 lat. Tak wyglądał szpital chorych z grypą hiszpanką. My, mam nadzieję, w tej chwili już mamy główne problemy z epidemią za sobą, chociaż nie można wykluczyć, że przed sobą, dlatego że prognozuje się niewykluczony drugi rzut zakażenia. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Teraz poprosimy pana profesora Leszka Czupryniaka. Jak wiadomo, podatki będą nam towarzyszyły zawsze i są z nami także i teraz. Wracamy do tematu podatku cukrowego. Ten temat poruszaliśmy już na jednej z konferencji, ale sprawa ma jakiś dalszy ciąg i poprosimy pana profesora o przedstawienie nam tego, co się z podatkiem cukrowym dzieje w tej chwili. Jakie są jego perspektywy? Bardzo proszę, panie profesorze. Mikrofon działa, rozumiem. Mała przerwa techniczna i już za chwileczkę kontynuujemy. Działało? Działa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czuję się, jakbym egzamin prowadził. Państwo są w większości w internecie, ale jest tu z nami grupa najwierniejszych albo tych, którzy mogli przyjść i siedzą za stołami, tak jakby maturę pisali. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Zawsze chętnie w konferencjach HPM-u biorę udział, bo ma to duże przełożenie medialne i też zbiera osoby, które są zainteresowane no, takimi najbardziej aktualnymi zagadnieniami, jeśli chodzi o diabetologię. Ja zostałem poproszony o kontynuację tematu, gdzie bodajże w lutym się spotkaliśmy i mieliśmy okazję na ten temat też rozmawiać, o podatku cukrowym. To jest koncepcja, która w Polsce urodziła się jakiś czas temu, obarczona kontrowersją, jak każdy podatek, dyskutowana okresowo bardzo żywiołowo. To obszar, który dotyczy nie tylko zwykłych konsumentów, czyli nas wszystkich, ale dotyczy z jednej strony całego budżetu państwa, budżetu ochrony zdrowia, no ale także producentów, czyli przemysłu spożywczego, więc jest tu kilku graczy na rynku, niektórzy bardzo potężni. Tytuł, jak Państwo widzą tej mojej prezentacji, to jest podatek cukrowy ciąg dalszy. Ja bym chciał Państwu pokazać, myślę, że najnowsze dane z krajów, które wprowadziły ten podatek. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że tydzień temu, w ubiegłym tygodniu, we wtorek, skończył się 80. zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zjazd, który też się odbywał, jak wiele zjazdów, wirtualnie, ale był to temat podatku cukrowego. Był przedmiotem jednej z większych sesji, dosyć szczegółowo omawiany. I ja kilka informacji w ciągu tych 20 minut będę chciał Państwu pokazać. Generalnie udowadniając to, co wiedzieliśmy wcześniej, że to rozwiązanie działa, prowadzi do zmniejszenia spożycia. Należy je tylko tak wprowadzić, żeby było rzeczywiście bardzo skuteczne. Natomiast to są wszystko nowe koncepcje. Ten podatek został wprowadzony w wielu różnych krajach. Zaraz to Państwu pokażę, no, nie dalej niż kilka lat temu, więc trudno znaleźć jeszcze czy udowodnić wpływ na
masę przeciętnego obywatela, czy nas jako Polaków na masę by ubywało, czy nie. Pomysł w ogóle, pan mi coś macha, że mam coś zrobić, mam dalej pójść, tak? Wypełniam ekran, wychodzę z ekranu. Tu dobrze? Tak. No przynajmniej państwo widzą, że to na żywo się wszystko odbywa. Pomysł, aby wprowadzić podatek cukrowy, bierze się z prostego założenia, czy z prostej wiedzy, że, ale nie tak bardzo proste, jak wiele osób myśli, czy jak się je cukier, to się dostaje cukrzycy. To tak nie jest. Jak się je dużo cukru, to się zostaje otyłym, a jak się zostaje otyłym, to wtedy jest duża szansa na to, że dostanie się cukrzycy, bo cukrzyca typu drugiego jest jednoznacznym, bezpośrednim, no i oczywiście w naszym diabetologicznym mniemaniu najpoważniejszym powikłaniem otyłości. Ale nie jest to tak, że od cukierków dostaje się cukrzycy i tutaj jak będziemy państwu relacjonować, czy mówić o podatku cukrowym, warto to podkreślać, aby takiej prostej tautologii nie uprawiać. Są na to dane naukowe, proszę zobaczyć, spożycie płynów, napojów słodzonych, bo o tym tego ma dotyczyć podatek cukrowy, napojów słodzonych cukrem, powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia cukrzycy. To jest szereg publikacji na tym slajdzie. Państwo w internecie chyba nie widzą mojego wskaźnika, ale państwo tu na żywo widzą. Wzrost ryzyka to jest 26%, jeżeli rośnie spożycie płynów słodzonych. No to w różnych badaniach różnie to liczono, w różnym stopniu to spożycie było kwantyfikowane. Niemniej ta relacja jest, ale tak jak mówię, to nie jest to, że cukier to cukrzyca, tylko cukier to otyłość, a otyłość to cukrzyca. No i proszę spojrzeć, w ilu krajach wprowadzono podatek cukrowy. To jeśli chodzi o kraje europejskie, lista jest dość długa. Te kraje są tu zaznaczone na czerwono, ale również takie kraje jak Indie, Południowa Afryka, kraje w Ameryce Południowej i niektóre miasta w Stanach Zjednoczonych. Te Stany Zjednoczone są tu ważne, dlatego że tam wprowadzając taki projekt, wszystko się dosyć starannie liczy i od razu uruchamia się, czy to projekty naukowe, czy po prostu oceniające tak zwane public spending, czyli ile pieniędzy jest wydawanych, ile wpływa do budżetu, co się z nimi dzieje. Więc żaden stan nie zdecydował się na wprowadzenie w całym stanie zmian, ale na przykład takie miasta jak Filadelfia albo hrabstwo Berkeley w Kalifornii i stamtąd mamy dość dokładne dane. Ale lista tych krajów, jak państwo spojrzą, nie jest taka mała i generalnie rośnie. Tutaj liderem niewątpliwie jest Europa, jeśli chodzi o te rozwiązania. Tak wygląda to z bliska, jeśli chodzi o kraje europejskie. Tu widzą państwo, jest dokładne. Ja odsyłam państwa, jak ktoś jest tym zainteresowany, na stronę Global Food Research Program. Tam te materiały są do ściągnięcia i szczegółowo jest wszystko opisane, a są one dosyć świeże, bo jak państwo widzą, to jest grudzień ubiegłego roku, czyli sprzed pół roku. Polski tu oczywiście jeszcze nie ma. Jest na mapa, gdzie jest napisane, że Polska rozważa. Natomiast no jeszcze do wprowadzenia takiego faktycznego, żeby działało, jeszcze nam trochę brakuje. A pandemia oczywiście to wszystko przesunęła w czasie, choć mam nadzieję, że nie unieważniła. Kraje, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, każdy przyjął trochę inne rozwiązanie. Proszę zwrócić uwagę na te wytłuszczone wartości tutaj. Na przykład w Irlandii to jest 20 eurocentów za litr płynu, który ma określoną ilość zawartości glukozy, cukru w 100 ml. Więc czasami to są wszystkie płyny słodzone, czasami to są opodatkowane, są te, które są bardziej słodzone. Ten rozrzut tego opodatkowania jest spory, bo tutaj mamy jakieś 7 eurocentów w Belgii za litr, do 12 eurocentów w Katalonii, do 75 na Wyspie Świętej Heleny. Także jest tutaj dość duże zróżnicowanie. Natomiast jedno, co jest dość charakterystyczne, że ten podatek jest niewielki. I to jest obiektywnie rzecz biorąc niedobrze, bo dane, które pokazywałem państwu w lutym, ja nie pokazuję żadnego slajdu, którego pokazałem poprzednio, bo chcę pokazać nowe dane. Wszystko to, co wiemy z badań naukowych, to wiemy, że działa podatek raczej wysoki. Taki, który sięga na przykład 25% czy 30% wyjściowej ceny napoju. Ale zaraz państwu pokażę na przykładzie dwóch, trzech krajów, jak wiemy, jak to działa. Zacznijmy od Wielkiej Brytanii.
To są dane już prezentowane właśnie na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Pokazuję ten przykład, mniej tu będę mówił o finansach, bardziej o strategii wprowadzania tego podatku, bo tutaj pierwsze rozmowy na ten temat zaczęły się toczyć jeszcze w 2007-2008 roku w Wielkiej Brytanii. Tu widzą Państwo zbieranie różnych danych, także opieranie się na opinii WHO, ale także zaangażowano celebrytów, kucharzy celebrytów. Jest taki znany brytyjski kucharz Jamie Oliver, który w 2015 roku sam opowiedział się za wprowadzeniem takiego podatku. Występował także przed parlamentem brytyjskim i w 2016 rok, w marcu 2016 roku ówczesny minister finansów George Osborne, późniejszy redaktor naczelny Evening Standard ogłosił wprowadzenie tego podatku. Czyli rzecz jest bardzo świeża, ale przygotowanie do tego trwało dosyć długo, dlatego że jak spojrzą Państwo, kiedy ogłoszono, bo to jest marzec 2016 roku. Ja przepraszam, że te slajdy są po angielsku, ale jak mówię, pochodzą ze zjazdu w Stanach, nie zdążyłem ich już przetłumaczyć. Ogłoszono w marcu 2016 roku, ale wprowadzono w kwietniu 2018. I to jest cecha tego wszystkiego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, co my się bardzo tutaj różnimy, że mówi się, wprowadzimy pewne zmiany podatkowe, organizacyjne, finansowe i ten okres vacatio legis jest no bardzo długi, także każdy ma czas się przystosować. Ja nigdy nie zapomnę, jak kiedyś byłem w Londynie, jechałem metrem i pamiętam, że to było chyba w lipcu i było napisane w metrze, wszędzie były rozwieszone informacje, że kara za jazdę na gapę w metrze wzrośnie z 5 do 10 funtów, ale od maja następnego roku. Także z rocznym wyprzedzeniem było wiadomo, że wzrośnie mandat, a my się dowiadujemy w piątek, że od poniedziałku, prawda, są jakieś istotne regulacje wprowadzane. I tak oczywiście dziać się nie powinno. Po co wprowadzono tak duży okres tego vacatio legis? Po to, żeby przemysł miał czas przemyśleć, co ma zrobić. I zaraz Państwu pokażę, co to dało. To jest poziom podatku w Wielkiej Brytanii. Napoje, które mają więcej niż 8 gramów cukru w 100 ml, opodatkowane są na poziomie 24 pensów od litra. No i tak to wygląda w Wielkiej Brytanii na osi czasu. W marcu 2016 roku ogłoszenie, silna opozycja ze strony przemysłu, potem jeszcze silniejsza, rozmowy z przemysłem, tłumaczenie przemysłowi wszystkiego. W końcu po gdzieś roku przemysł to zaakceptował i w kwietniu 2018, widząc po prostu nieustępliwość władz, bo to o to chodzi, że każda zmiana wywołuje opór, ale jak ten opór napotyka zdecydowany opór, no to wtedy trzeba się do tego przyzwyczaić. I teraz proszę spojrzeć, jak to w przemysł, bo to są dane akurat, które pochodzą z Wielkiej Brytanii i to są najlepsze dane, jakie są dotyczące właśnie tej strony producenta, gdzie można się spodziewać dużego oporu. Mamy, to jest wzrost przychodów, jeśli chodzi o w przemyśle. Tu mamy chwilowe zwolnienie tempa przychodów właśnie jak wprowadzono podatek, a potem jakby odbudowany poziom przychodów przez przemysł. Przemysł się zaadaptuje. A w jaki sposób? No, przemysł zaadaptował się w ten sposób, że zmienił ilość produktów o określonym zawartości cukru w kierunku zwiększenia dostępności produktów o niższej zawartości cukru, czyli generalnie ruch pożądany. Na tym wykresie widzą Państwo po lewej stronie rozkład stężeń, to jest, to słabo widać niestety, nie są te slajdy zbyt ostre, ale na osi poziomej mamy tutaj stężenie ilość cukru w 100 ml i widzą Państwo te ciemno-granatowe słupki, to jest jaki procent sprzedawanych napojów, to były napoje o tej najwyższej zawartości cukru, a po prawej stronie wykres pokazuje po wprowadzeniu podatku. I widzą Państwo wyraźnie, że słupki granatowe na lewym wykresie są wyższe niż na prawym, natomiast zwiększyła się ilość tych napojów po wprowadzeniu podatku, to jest ten drugi pod względem wysokości niebieski słupek na prawym wykresie, o wartości prawie maksymalnej nieopodatkowanej. Czyli przemysł zmienił receptury i wprowadził do sprzedaży produkty, które nie zawierają tyle cukru, że trzeba stosować podatek przy sprzedaży. Mam nadzieję, że to w miarę jasno opisuje. No i przemysł reaguje sprytnie. To jest przykład też z Wielkiej Brytanii, jak na przykład zareagowała Coca-Cola, że wcześniej była na przykład Coca-Cola o pojemności litra 250 ml kosztowała 1 funt 79 pensów, a po wprowadzeniu podatków zmniejszono objętość butelki, za to podwyższono cenę. Więc przemysł sobie nie krzywduje,
i strat nie poniesie, zrobi, ponieważ tu działa magia wielkich liczb i sprzedaż jest po prostu no, w cysternach tych wszystkich napojów, a my kupujemy tam po puszce, po litrze, to tu dołożą tam 5 groszy, tam 3 grosze i generalnie krzywda nikomu się nie stanie. Ważne, żeby zmienić nawyki konsumentów i to będę chciał Państwu pokazać, co się udało zrobić w Meksyku. Meksyk był jednym z pierwszych krajów, który wprowadził te rozwiązania, dlatego że tam 75% populacji ma nadwagę lub jest otyłych. To jest jeden z krajów o najwyższym wskaźniku otyłości na świecie. I no, to spowodowało, że widząc te dane, że spożycie cukru sprzyja występowaniu otyłości i cukrzycy, władze Meksyku się zdecydowały na takie rozwiązanie. Jest to też kraj, który jest największym konsumentem SSB, to jest skrót, który Państwo będą widzieć na tych slajdach, to jest sugar sweetened beverages, czyli napoje słodzone cukrem, czyli wszystkie soft drinki. Jest to największy konsument. No i postanowili wprowadzić taki podatek w 2014 roku, czyli mamy już obserwacje 6-letnie. I podatek jest na poziomie 1 peso od litra, co daje około 10% ceny. Czyli nie jest to podatek tak naprawdę wysoki. Oceniano w Meksyku bardzo starannie, tam próbowano policzyć, co to da. Liczono, jak to wpłynie, nawet nie to na dochody, tylko jak to wpłynie na częstość cukrzycy, żeby spadło zapadalność na cukrzycę. I tu widzą Państwo takie, no to są wszystko pewne projekcje czy założenia, że w oparciu o częstość cukrzycy z 2005 roku w Meksyku założono, że im wyższy będzie podatek, na przykład 30%, to częstość cukrzycy, bo to jest wykres, który pokazuje częstość występowania cukrzycy, w horyzoncie do 2050 roku, czyli mówimy też, proszę spojrzeć, jaka perspektywa jest niezbędna przy tego typu planowaniu. To nie jest coś, że dziś zostanie wprowadzone, no pieniądze się pojawią w budżecie szybko, ale wpływ, jeśli chodzi o zdrowie publiczne, trzeba liczyć w dekadach, a nie w roku czy dwóch. Więc tutaj analizowano, co się będzie działo przez następne 40 lat w Meksyku, no i wywiedziono słusznie skądinąd, że im będzie wyższy podatek, tym on w największym stopniu zmniejszy zapadalność na cukrzycę. I to jest różnica, jak Państwo spojrzą, tu powiedzmy, niech to będzie 15% bez żadnej interwencji na poziomie jakiegoś 12-12,5 przy najwyższym podatku. No jest to w liczbach bezwzględnych bardzo duża redukcja, bo w Meksyku dużo ludzi i dużo chorych na cukrzycę. Tak oni sobie liczyli to na sztuki, że jeżeli wprowadzą podatek 10%, to będzie około 500 000 mniej chorych na cukrzycę w 2030 roku, a w 2050 nawet i o 1,5 miliona może być mniej. A jakby podatek dać 30%, to te liczby w ogóle liczą się już w milionach od 1 do ponad 4 miliony. Myślę, że to są takie obliczenia, które warto zrobić w każdym kraju. Chyba u nas takich analiz nie robiono, a powinno się tego argumentu używać, bo można wywieźć na podstawie literatury, a także przykładów już z innych krajów, w jakim stopniu udałoby się zredukować występowanie cukrzycy. No i to są dane, jeśli chodzi o spożycie, co w Meksyku się udało. Autor, który prezentował te dane, był taki umiarkowanie entuzjastyczny, tak trochę entuzjastyczny, trochę sceptyczny. To znaczy udało się zmniejszyć spożycie, bo tutaj jest wyraźnie napisane, w 2014 roku, to jest pierwszy rok wprowadzenia, przeciętny Meksykanin mieszkający w mieście kupił mniej o 4,2 litra słodkich napojów. Natomiast kupił więcej o prawie 13 litrów napojów nieopodatkowanych. Niestety one też miały w sobie cukier, ale na przykład nie były słodzone, były to soki owocowe, ale też i zwykła woda. Generalnie te dane pokazują jedno, że nawet podatek 10% zmienia nawyki społeczne. Zmienia, ludzie liczą pieniądze i nawet to powoduje, że są ludzie, co w ogóle nie piją słodkich napojów, ale pewnie każdy z nas od czasu do czasu rzadko, bo rzadko, ale sięga. Są tacy, którzy piją codziennie. No jednak ma to wpływ na reakcje społeczne. No i teraz po upływie, dane, które tam pokazywano, dotyczyły 3 lat obowiązywania podatku do 2017 roku i to są znowuż projekcje, ocena, o ile się zmniejszy w ciągu 2 lat częstość otyłości i w ciągu 10 lat chorób związanych z otyłością. Ja pokazuję to przeźrocze, dlatego że tu wymieniona jest nie tylko cukrzyca, ale jeżeli uda się opanować epidemię otyłości, to będzie mniej raka piersi,
piersi, raka endometrium, raka jelita grubego, nerki, udarów, nadciśnienia i choroby wieńcowej. W największym stopniu uda się zmniejszyć częstość przypadków cukrzycy, bo przy tym podatku minimalnym, jaki mają teraz, czyli to PESO od litra 10%, to jest w ciągu dekady. Może się to nie wydaje dużo, ale jednak 60 tysięcy ludzi mniej chorych na cukrzycę to sporo. Podwojenie tego podatku prawie podwaja liczbę, o 100 tysięcy osób mniej zachorowałoby na cukrzycę, a to z kolei już patrząc czysto z punktu widzenia wydatków państwa niesie za sobą kolejne wielkie wydatki. No i wnioski z tych danych meksykańskich są takie, że po 6 latach istnieją dowody, że ten wpływ podatku na konsumpcję jest, że ma wpływ i na sprzedaż, i na konsumpcję. Natomiast to już nie pokazuję tych danych szczegółowych, bo tam były też przykłady, że tu jest ładnie napisane heavy consumers, czyli ci, którzy dużo spożywają, to nie są ciężcy, nie są ci, co są otyli i dużo piją i są heavy, tylko ci, co dużo spożywają. Oni szczególnie w większym stopniu ograniczyli te swoje wydatki. Natomiast nie ma danych, jeśli chodzi w tej chwili o wpływ na otyłość i na cukrzycę, ale to jest raptem kilka lat. Tutaj ten horyzont do 2040-50 roku jest istotny. No i to, co było wnioskiem z tej prezentacji, że podwojenie tego podatku prawdopodobnie no, przyniosłoby większe korzyści, ale oczywiście podatek cukrowy musi być częścią całego programu walki z cukrzycą i otyłością, a nie być jego jedynym elementem. I na koniec chcę Państwu pokazać dane amerykańskie z Filadelfii, które pokazują bardzo szczegółowo i reakcje ludzi, ale także kwestie właśnie sprzedaży i zmiany cen. Bo tego, czego można się obawiać, ponieważ my no, nie ufamy generalnie na co dzień nikomu, a już szczególnie nie ufamy dowolnym władzom, bo mówią jedno, robią drugie i to wynika już nawet nie z dziesięcioleci, ale stuleci naszej historii, to zawsze sobie myślimy, że no, ma być lepiej, ale to wiadomo, że będzie gorzej, albo że coś ma stanieć, to wiadomo, że podrożeje i na odwrót. No to proszę zobaczyć, jakie reakcje są tutaj ekonomiczne w Stanach. Myślę, że one są, można je uogólniać, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i zachowujemy się podobnie. Podatek w Filadelfii został wprowadzony w styczniu 2017 roku w wysokości 1,5 centa na jedną uncję płynu. Uncja to jest prawie 30 ml, czyli puszka coli, która zawiera 330 ml, to byłoby 11 razy 1,5 centa, czyli powiedzmy jakieś 16-17 centów podrożała puszka coli w wyniku wprowadzenia tego podatku w Filadelfii. I teraz proszę zobaczyć, jak zmieniły się ceny, jak podatek był przerzucany na konsumenta. To są dane z supermarketów. W 43% ten podatek został przerzucony na konsumenta, czyli nie w całości. Ceny wzrosły w supermarketach tylko 12%. Nie jest to dużo. I widzą Państwo wyraźnie, a bo to jeszcze są, warto, bo tu są trzy linie będą na serii tych wykresów. Ta ciemna to jest właśnie Filadelfia. Baltimore to jest miasto nieopodal na czerwono zaznaczone Filadelfii, gdzie podatku nie wprowadzono, a counties to są hrabstwa, które sąsiadują z Filadelfią, bo w Stanach, jeżeli się wprowadza taki podatek lokalnie, to obserwowane jest takie zjawisko, że ludzie jadą do sąsiedniego stanu albo sąsiedniego hrabstwa i tam kupują tańsze napoje, tam gdzie tego podatku nie ma i to też jest w tej analizie, zaraz to Państwu pokażę. Jeżeli chodzi o sprzedawców hurtowych, to tutaj mamy przerzucenie podatku w 60% na klientów, co dało wzrost 16% cen. No tu najgorzej z punktu widzenia konsumenta wypada apteka, bo w aptekach, gdzie też się kupuje takie napoje, przerzucono tą cenę w 104%, czyli dołożono podatek i jeszcze 4%, żeby sobie, prawda, nie krzywdowano. Dało to 24% wzrost cen produktu. Natomiast jak to się przełożyło na zakup, na spożycie, na zakres zakupów? I proszę spojrzeć, jaka jest istotna reakcja społeczeństwa w Filadelfii. Tu wprowadzono podatek w styczniu. Bardzo szybko, tu jest kwiecień, w ciągu 2-3 miesięcy jest spadek o połowę zakupów opodatkowanych napojów, ale zarazem wzrost sprzedaży w sąsiednich hrabstwach.
Ten netto różnica to jest prawie 40%. To i tak jest bardzo dużo. Czyli wprowadzenie takiego podatku spowodowało 40% mniejsze spożycie tych najbardziej słodzonych napojów. I to jest podsumowanie tych obserwacji z Filadelfii. Mamy całkowitą redukcję 51%. Tam różne sklepy też analizowano spożycie w sąsiednich sklepach około 20%, w sąsiednich hrabstwach 25%. Dało to te prawie 40% redukcji. Największą redukcję w supermarketach. Najmniejszą w aptekach, ale też apteki nie są głównym źródłem tych napojów. No i co ciekawe, co też policzono i zaobserwowano w Stanach, że ta reakcja konsumentów nie zależała od dochodu. Tu widzą Państwo zmianę w cenie produktu i ona jest istotna, bo jeżeli coś podrożało 20-30%, no to jest właśnie ten poziom podatku, który przynosi efekty, przynosi zmianę zachowania. To są dzielnice o niższym dochodzie, o wyższym dochodzie. To ceny wzrosły no podobnie, chociaż biednemu wiatr w oczy bardziej, tu widzą Państwo, podrożało bardziej w biednych okolicach Filadelfii. Natomiast spadek był podobny, około 40%. No generalnie można powiedzieć, czy biedniejsi, czy bogatsi Amerykanie przestali kupować, o 40% mniej kupują tych napojów. Co też ciekawe, poziom edukacji nie miał tutaj żadnego wpływu. Czyli pieniądze umiemy wszyscy liczyć tak samo. Czy ktoś skończył 4 klasy, czy jest po habilitacji, to wszyscy tak samo patrzą na rachunki w sklepach, ośrodki o niższej, dzielnicy o niższej czy wyższej edukacji. Tutaj robiono analizy w sklepach osiedlowych, takich corner shopach po prostu. Dosyć trudne badanie metodycznie było do zrobienia, ale je zrobiono. O 40% spadek spożycia. Czyli jeżeli my się przymierzamy do wprowadzenia takiego podatku w Polsce, on powinien być solidny. On powinien być no, najmarniej te 20%, jak nie więcej. Przyniesie na pewno efekt. Nie pokazałem Państwu na tych przeźroczach z Wielkiej Brytanii, nie zwróciłem uwagi, ale tam też było napisane, że pieniądze z tego podatku w budżecie były przeznaczone na organizacje pozarządowe zajmujące się otyłością wśród dzieci. Że te środki miały pójść na edukację antyotyłościową dzieci i młodzieży. Także to, co to jest jedyny chyba slajd, który pokazywałem te 3-4 miesiące temu, to co napisał Newsweek w 2015 roku na swojej okładce, że tanie żarcie to jest to, co mamy w tej chwili, dlaczego powinniśmy płacić więcej za jedzenie, żeby zwalczać otyłość i epidemię cukrzycy, no znajduje swoje jednoznaczne potwierdzenie. Także podsumowując, no są jednoznaczne dowody, że podatek cukrowy prowadzi do zmniejszenia ilości kupowanych, no i pewnie też spożywanych słodzonych napojów. I im podatek większy, tym większa redukcja spożycia, bo ona w tych Stanach była dużo większa niż w Meksyku. Mamy różnicę, mamy podatek 25%, 30% wzrost ceny w stosunku do 10%. No i oczekujemy wszyscy, że jak będzie się mniej spożywało słodzonych napojów, no to obywatela będzie trochę mniej na masę ciała, czyli ryzyko cukrzycy też będzie malało, no ale to myślę, że najmarniej dekadę będzie trzeba poczekać, a póki co budżet otrzyma pieniądze z tego podatku, które no, powinien przeznaczyć na cele związane przede wszystkim ze edukacją czy leczeniem otyłości cukrzycy i powikłań. Jest to też pewien paradoks, o którym warto pamiętać, że idealną sytuacją z punktu widzenia ochrony zdrowia byłaby chyba sytuacja, gdzie nikt nie kupuje tych opodatkowanych napojów, w związku z tym nie ma żadnych dodatkowych wpływów do budżetu z tej sytuacji, co pewnie byłoby niedobrze, bo te pieniądze już łatwo są gdzieś rozdysponowane albo są jakieś plany wobec nich. Ale też tak nigdy nie będzie. Na pewno amatorzy kupowania słodkich napojów będą bez względu na to, trochę jak z papierosami. No idealna sytuacja byłaby taka, gdyby papierosów nikt nie kupował, ale wtedy budżet byłby w dużych tarapatach. Więc tutaj jest jakby ten sam paradoks. Ale kierunek jest słuszny, podejmuje coraz więcej krajów. My powinniśmy dyskutować o wysokości tego podatku. Powinien on powszechnie dotyczyć wszystkich producentów i dyskutować, jak te środki spożytkować, tak aby one nie poszły na łatanie kolejnych dziur, a to będą jakieś istotne pieniądze, szacuje się 2-3 miliardy, jak pewnie Państwo wiedzą, jeśli chodzi o wpływy no, do NFZ-u, one docelowo powinny wpłynąć i powinny być przeznaczone na czy to prewencję, czy leczenie otyłości, cukrzycy i chorób z nimi związanych. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Została nam jeszcze tutaj minutka u pana profesora. Czy ktoś z państwa ma pytania ewentualnie do pana profesora? Jak nie ma, to ja sobie pozwolę jedno pytanie zadać. Czy faktem jest, że spożycie słodkich napojów, słodkich posiłków powoduje większy apetyt również na inne, na spożywanie innych pokarmów? Czyli krótko mówiąc, podnosi apetyt, bo takie opinie krążą. Czy są na to jakieś w ogóle badania? I tym samym obniżając spożycie cukru, czy potencjalnie możemy doprowadzić do sytuacji, w której po prostu będziemy się mniej objadać też innymi rzeczami? Znaczy, cukier z mojego punktu widzenia powinien być w ogóle zakazany. Jest nikomu do niczego niepotrzebny. Ludzie żyli setki tysięcy lat nie jedząc w ogóle cukrów prostych. Nic. Tam co jagódek z lasu parę zjedli, tylko tyle. Dietetycy zwykle mówią, że nie, tam cukier potrzebny, bo się lepiej myśli, ale spożywanie cukrów prostych stymuluje wydzielanie insuliny i rzeczywiście potrafi rozbujać apetyt i na jedzenie czegokolwiek. Także to jest jedna z podstawowych zasad dietetyki czy zwalczania otyłości, aby nie jeść cukrów prostych. Wtedy też jest łatwiej nie jeść w ogóle. Natomiast jak życie pokazuje, my umiemy przestrzegać zaleceń jakościowych. Czyli jeżeli my powiemy pacjentowi, proszę nie jeść rzeczy słodkich, nie wiem, ciast, czekolad, co tam pan słodkiego lubi, to ludzie to wyeliminują z diety, ale skompensują to sobie zjadając 1,5 kg jabłek dziennie na przykład, co w sumie wyjdzie na to samo, bo to jeden i ten sam cukier, no to może więcej błonnika. Ale po prostu, no jak mówię, jak się spojrzy chociażby, jakie było spożycie cukru 200 lat temu, ono było minimalne. Dopiero w momencie, jak no, zaczęto buraki cukrowe uprawiać, wtedy to spożycie wzrosło. A cukier jest smaczny, jest nagrodą, no jest cała wielka nauka wokół tego, dlaczego lubimy rzeczy słodkie. No każdy z nas lubi. Porucznik Borewicz mawiał, że każdy mężczyzna lubi słodycze, tylko prawdziwie się do tego przyznaje, więc to trochę tak działa. Ale cukier powinien być opodatkowany, nie wiem, pewnie 5 razy bardziej nawet niż alkohol i papierosy i naprawdę nikomu do niczego nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie, pani redaktor. Barbara Jaga z Tygodni Przegląd. Chciałam zapytać, a jeśli ktoś na przykład dużo się rusza, no naprawdę to czy może jeść słodkie? Ten cukier, może, ale musi spalić od razu. Ale to trzeba spalać od razu. To jest w zasadzie jedyna sytuacja, kiedy można jeść cukier prosty. Czyli to jest tak, jak nie wiem, mam chorego, który mówi, że on kocha jeść, nie wiem, jakiekolwiek, nie wiem, snickersy, no cokolwiek, banany i tak dalej. Mówię, dobrze, to pan sobie układa 10 bananów na stole, ale już w połowie zjedzonego pierwszego banana zaczyna pan wbiegać po schodach. Ten cukier musi być natychmiast spalony. Jeżeli ktoś zje tego banana i poczeka pół godziny, to będzie już miał syntezę tłuszczu uruchomioną. Także można jeść słodkie, ale ta energia musi być natychmiast spalona przez mięśnie i zamieniona po prostu na energię kinetyczną. Więc jak tak, to tak. Ale no nie znam nikogo, kto kocha słodkie i zaraz biega po schodach. Zwykle ci, co biegają po schodach, tak? Ale ja znam pacjentów, to może dlatego. To ci, co robią słodkie, nie biegają po schodach, dostają cukrzycę i przychodzą do nas. Także to jest jedyna sytuacja. No ale chyba prościej nie biegać po schodach i nie jeść słodkiego. No to chyba przyjemniejsze z mojego punktu widzenia. Po co się męczyć? Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Panie profesorze. Teraz zapraszamy pana profesora Grzegorza. Że już się możemy widzieć osobiście. Proszę państwa, dlaczego warto zapobiegać cukrzycy? No dlatego, że co tu dużo mówić, cukrzyca rozpoznana u 50-parolatka skraca jego życie w porównaniu z jego rówieśnikiem bez cukrzycy aż o 6 lat. A jeżeli jeszcze ten 50-parolatek ma chorobę niedokrwienną serca, przebył udar mózgu albo jakieś problemy neurologiczne, to ten ubytek lat wynosi 12.
czyli on żyje 12 lat krócej niż jego rówieśnik bez cukrzycy. W związku z tym idealnie byłoby w ogóle nie dopuścić do tego, żeby cukrzyca się rozwinęła. Proszę Państwa, ten przewlekle podwyższony poziom cukru i stopień wyrównania cukrzycy jest bardzo istotnym czynnikiem, który rokuje źle. W Szwecji, ponieważ Szwecja ma znakomite rejestry chorych i to jest analiza, te dane powstały na podstawie analiz rejestru prawie 250 000 Szwedów z cukrzycą typu drugiego w długoletniej obserwacji i na podstawie tej analizy okazało się, że wśród wszystkich tych czynników, których mamy, hemoglobinę glikowaną, ciśnienie skurczowe, cholesterol LDL, aktywność fizyczna, palenie papierosów, czas trwania cukrzycy, funkcja nerek, dochód, poziom edukacji. Najsilniejszym czynnikiem ryzyka zawału, ryzyka udaru jest zdecydowanie hemoglobina glikowana, nieprawidłowe wyrównanie cukrzycy określane podwyższoną hemoglobiną glikowaną. Na drugim, trzecim miejscu są dopiero lipidy i cholesterol LDL, czyli ten zły cholesterol oraz wartość ciśnienia tętniczego. Jeżeli zobaczymy na ten wykres, okazuje się, że hemoglobina glikowana, czyli to niewyrównanie cukrzycy, jest jednym z wielu, ale bardzo silnym czynnikiem ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego, czyli wpływa na skrócenie życia. I proszę zobaczyć, że to są grupy wiekowe i jak się okazuje, to niewyrównanie cukrzycy u osób starszych powyżej 75 roku życia już nie jest tak istotnym czynnikiem. Natomiast proszę zobaczyć, czym młodsza grupa wiekowa, tym niewyrównanie cukrzycy bardziej, gorzej rokuje. A szczególnie w grupie tej najmłodszej analizowanej, czyli pacjentów przed 55 rokiem życia. I tu warto walczyć o każdy punkt procentowy obniżenia hemoglobiny, czyli doprowadzenie do dobrego wyrównania glikemicznego. Proszę Państwa, to znowu porównanie tych trzech najważniejszych czynników rokowniczych. Na czerwono hemoglobina glikowana, na czarno LDL cholesterol, a na liliowo ciśnienie. I mamy takie sytuacje. Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Proszę zobaczyć, LDL cholesterol i ciśnienie. No wolno to ryzyko podwyższają, a hemoglobina glikowana bardzo szybko. Jeżeli chodzi o ostry zawał serca, mniej więcej te trzy czynniki działają wspólnie. One w ten sam sposób podnoszą ryzyko zawału. Udar mózgu. Wydawałoby się, że udar mózgu najbardziej zależy od ciśnienia tętniczego. Okazuje się, że nie, że wcześniej niż ciśnienie tętnicze predyspozycję do udaru mózgu daje niewyrównana cukrzyca. I to dosyć nowe zagadnienie, a mianowicie niewydolność serca. No, dopiero od paru lat zwracamy tak baczną uwagę na niewydolność serca w cukrzycy. Tu zdecydowanie niewyrównane nie cukrzycy, wysoka hemoglobina glikowana zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności serca. A niewydolność serca w cukrzycy, rozpoznanie niewydolności serca w cukrzycy rokuje często gorzej niż nowotwór złośliwy, bo przeżycie pacjentów z cukrzycą, których dochodzi do niewydolności serca, jest pięcioletnie, jest tylko u połowy pacjentów. Szczególnie złe rokowanie jest u kobiet z cukrzycą. Okazuje się, że to ryzyko zaczyna wzrastać gwałtownie przy wartościach hemoglobiny glikowanej 7%. W przypadku zawału serca nawet trochę wcześniej, 6,8%. Dlatego to jest kolejne potwierdzenie, że nasze zalecenia są słuszne, że cel glikemiczny w leczeniu cukrzycy jest taki, żeby nasi pacjenci mieli odsetek hemoglobiny glikowanej poniżej 7%. To jest cel ogólny. Bywają również cele szczegółowe. Świeżo rozpoznana cukrzyca
właśnie u młodych ludzi, warto zawalczyć o lepsze wyrównanie. Kobiety planujące ciążę i będące w ciąży, to jest osiągnięcie prawie normoglikemii, a to dla dobra dziecka, dla dobra rozwijającego się płodu. Tylko tak dobrze prowadzenie ciąży przy takim dobrym wyrównaniu cukrzycy idealnym daje gwarancję, że nie dojdzie do powikłań ciąży i porodu ze strony dziecka. Oczywiście są takie kryteria liberalne, jak na przykład u bardzo ciężko chorych, starszych osób, gdzie takie idealne doprowadzenie do idealnego wyrównania cukrzycy nie ma większego sensu, dlatego że jest to trudne technicznie, wymaga dużo wysiłku, a nie przynosi szczególnych korzyści. Jak pokazałem tą grupę powyżej 75 roku życia, tam już to wyrównanie glikemiczne nie ma takiego dużego wpływu na rokowanie. Wiemy, i to już od dawna wiemy, jeszcze w zeszłym wieku, w XX wieku się dowiedzieliśmy o tym, że warto obniżać odsetek hemoglobiny glikowanej, dlatego że na każde obniżenie hemoglobiny glikowanej o 1% redukujemy powikłania. Amputacje aż o 43%, chorobę mikronaczyniową, czyli nefropatię, retinopatię cukrzycową 37%, 20% mniej potrzeby operacyjnego usuwania katarakty. No i nieco może mniej spektakularne wyniki, jeżeli chodzi o choroby takie jak udar mózgu, zawał serca czy niewydolność serca. O tym wiedzieliśmy i wiemy o tym, że każde obniżenie hemoglobiny glikowanej o 1% będzie przynosiło ewidentne korzyści, jeżeli chodzi o zdrowie ogólne i ryzyko zgonu naszych pacjentów. Proszę Państwa, co to w związku z tym znaczy ta hemoglobina glikowana 7%? Bo ona jest odznaczana raz na 3 miesiące, raz na pół roku, ale już patrząc na glukometr czy na dzienniczek z glikemiami, można zorientować się, czy pacjent zbliża się do tego wyznaczonego celu, czyli 7%. To jest średnie stężenie glukozy, mniej więcej 150, około 150 mg procent. Na czczo średnie stężenie około 150, a po posiłku około 180. Czyli jak pacjent sobie mierzy codziennie cukier, to mówimy mu, że powinien mieć rano na czczo glikemię, stężenie cukru tak jak gdzieś 120, 130 to nie jest źle, a po posiłkach, żeby ten cukier nie przekraczał 200 i najlepiej 180. Czyli jeżeli tak pacjent będzie sobie kontrolował cukier glukometrem, zapisywał to w dzienniczku czy w pamięci glukometru, jeżeli to będą takie warunki, możemy się domyślać, że przy kontroli hemoglobiny glikowanej za miesiąc, dwa, to będzie wartość około 7, czyli ta wartość docelowa. No to dobrze. Ale zobaczmy sobie dwóch pacjentów. Pacjent A, który ma, obydwaj mają hemoglobinę glikowaną identyczną, 7,8%. To jest pacjent A i jego wykres glikemii w ciągu doby. I to jest pacjent B, który też ma 7,8% hemoglobiny, ale jego wykres wygląda tak. Są górki, dolinki, górki, dolinki. To daje średnią 7,8. Ale co w międzyczasie się dzieje? Tutaj ma cukier 36, czyli on ma hipoglikemię. Ma niedocukrzenie. Źle się czuje, jest może jeżeli ona się zdarzyła w nocy, to on to przesypia, budzi się spocony, niewyspany, z bólem głowy, nie chce mu się nic robić rano do pracy. I później w okolicach obiadu glikemia prawie 300, a później sobie spada i tam gdzieś po kolacji znowu wzrasta. Czyli dwóch pacjentów. Tak samo hemoglobina glikowana u nich wygląda, a zupełnie inne historie. Ten pacjent stabilny wykres cukry przez całą dobę utrzymują się w tym zakresie,
cały czas, a drugi pacjent hemoglobina glikowana taka sama, a cukry wariują z góry na dół, z góry na dół i zdecydowanie nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. Stąd też oznaczenie hemoglobiny glikowanej jest bardzo ważne, bardzo istotne w praktyce klinicznej, ale dla pełnego odzwierciedlenia skuteczności leczenia cukrzycy w odniesieniu do poziomu glukozy, to nawet osoby mające tę samą hemoglobinę glikowaną mają inne ryzyko wystąpienia powikłań. I w związku z tym ciągłe monitorowanie glikemii, zapis glikemii dobowych uzyskiwany ciągle albo w jakichś odstępach czasu, staje się obecnie podstawowym narzędziem w pracy diabetologa, obserwując dzienny rozkład tych glikemii i będąc cenną wskazówką i dla nas lekarzy, i dla naszych pacjentów, jak powinni się zachowywać, żeby ta glikemia była jak najbardziej stabilna, nie było tych wycieczek w górę, w dół tej huśtawki. Dzięki temu, że wprowadzono metody ciągłego monitorowania glikemii albo takiego okresowego, ale w bardzo, bardzo krótkich okresach czasu, dzięki systemowi Flash Glucose Monitoring, możemy to wykorzystywać w praktyce. To jest pacjent, to 3 lata temu, 2017 rok, zaczęliśmy dopiero nabierać doświadczenia z tym sprzętem. I to jest dobowy profil jego glikemii. Nie wiedzieliśmy wtedy, indywidualizując leczenie, nie wiedzieliśmy wtedy, jak ustawić najlepsze parametry dla pacjenta. Ja tu w jego przypadku ustawiłem takie parametry 140 i 100. I mnie się wydawało, że jak on będzie miał przez całą dobę cukry w tych granicach, to będzie najlepiej dla niego. Dlaczego aż 100? Bo to młody człowiek, on zresztą i głuchoniemy, trudne miałem z nim pewne trudności komunikacyjne, on się panicznie bał niedocukrzeń i zawsze jak cukier zbliżał się do 100, to miał wrażenie, że za chwileczkę mu spadnie i on bardzo chciał, żeby mieć stabilne poczucie, że nie grozi mu niedocukrzenie. Stąd nie chciałem dopuścić, żeby często te glikemie obniżały się poniżej 100. No a 140 wydawało nam się, że dobrze leczony pacjent z cukrzycą typu pierwszego nie powinien mieć cukrów większych niż 140, bo tak jest w organizmie zdrowego człowieka. Zdrowy człowiek nigdy nie ma cukru powyżej 140, niezależnie od tego, ile się Coca-Coli napije i czy też innych słodyczy się naje. No to tak, ale proszę zobaczyć, mamy taki wykres, że w godzinach nocnych jednak te cukry były wysokie, bardzo wysokie, powyżej 140. Tu w dzień zdarzały się spadki cukru. To jest wykres mówiący o tym, kiedy zdarzają się niedocukrzenia. I proszę zobaczyć, w zakresie docelowym, tym ustawionym przeze mnie, jak się zaraz Państwo zorientujecie, błędnie wyznaczonym, tylko 1/3 czasu jego życia obejmowała ten okres z glikemią. Większość czasu była poza, 50% poza i aż 18% poniżej tego poziomu. No ale myśmy coraz lepiej uczyli się korzystać z tych narzędzi i wreszcie ustalono arbitralnie, że prawidłowy zakres glikemii, w których możemy uznać, że pacjent jest dobrze wyrównany, to jest zakres między 70 a 180. I tu już inny pacjent, już z wyznaczonym tą granicą 70-180 i proszę zobaczyć,
Wydawałoby się, że hemoglobinę ma docelową bardzo dobrą, 6,8%. A proszę zobaczyć, co się dzieje. Średnie glikemie idealnie w tym zakresie. Proszę zobaczyć, 50% glikemii jest w dobrym zakresie. Ale co tu się dzieje? Tu jest bardzo czerwono. Aż 107 minut na dobę spędza w hipoglikemii ciężkiej. Czyli ten dobry wynik hemoglobiny glikowanej u niego był wynikiem tego, że te niedocukrzenia często powtarzające się, jak gdyby tą średnią obniżały. I do tego nie możemy dopuścić. Te hipoglikemie są bardzo groźne, również bardzo groźne dla nie tylko dla funkcji poznawczych, dla samopoczucia pacjenta, ale bardzo groźne dla jego serca i naczyń. To jest też zwiększenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wydaliśmy w ubiegłym roku taki raport o znaczeniu nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny dla poprawy jakości życia i opieki nad pacjentem z cukrzycą. Ja myślę, że on jest będzie dostępny dla Państwa. Bardzo ładny dokument. Tu wszyscy współautorzy dzisiaj występują, pani profesor Szatkowska również. Także zachęcam do obejrzenia tego, to bardzo. I cóż tam się okazało? Tam się ukazały również na podstawie takiego konsensu w sprawie używania tego ciągłego monitorowania glikemii nowe parametry wyrównania cukrzycy, gdzie mamy średni poziom glukozy i tylko szacowaną wartość hemoglobiny glikowanej zachowaną, na obliczaną, jak gdyby szacowaną na podstawie średniej glikemii z tego zapisu. Ale mamy kolejną rzecz, a mianowicie czas w zakresie docelowym, czyli TIR, time in range. Czas w zakresie docelowym między 70 a 180 mg na decylitr stężenia i on powinien wynosić 70% w ogóle czasu. Czyli dobrze wyrównany pacjent powinien mieć cukry w tym zakresie przez 70% czasu. Dopuszczalny czas ponad zakresem docelowym jak najmniejszy. Czas poniżej zakresu docelowego, czyli praktycznie czas w hipoglikemii jak najkrótszy. Bardzo ważne jest również unikanie tych wycieczek góra-dół. I tutaj posługujemy się współczynnikiem zmienności, który powinien być niższy od 36%. I otóż przykład z ostatnich dni. Ja tylko chcę powiedzieć, tu jest, skorzystając z obecności pani profesor Agnieszki Szatkowskiej, że pediatrzy byli bardziej restrykcyjni i w dalszym ciągu chyba uważają, że 70-140 ten TIR powinien być, ale myślę, że zaraz Agnieszka o tym opowie, dlatego że była bardzo, bardzo restrykcyjna i upierała się przy tym 70-140, ale no nic, to ona się wytłumaczy już. Bo myśmy jako diabetolodzy dorośli chcieli troszeczkę dać więcej luzu naszym pacjentom. Proszę Państwa, z ostatniej chwili, 6 czerwca, zgłosiła się moja pacjentka na pompie insulinowej, dziewczyna od wielu lat chorująca na cukrzycę, właśnie za mąż wyszła i planuje ciążę. No, jest świadoma, wie, że do ciąży w cukrzycy trzeba się przygotować, że jej hemoglobina glikowana, jeżeli Państwo pamiętają, powinna być idealna, poniżej 6%. W związku z tym korzysta z tego monitorowania, z tego systemu Freestyle Libre i zobaczcie, no niby wszystko ładnie na tej pompie. Tutaj ma troszeczkę hipoglikemii, ale w nocy jest ładnie, są dzienniczki 6, 7, 8 czerwca, ale są i hipoglikemie, są i bardzo wysokie glikemie i te wahania górki, dołki są. W związku z tym to nie jest hemoglobina, to nie jest na hemoglobinę glikowaną 6%. Proszę zobaczyć, przeszła edukację, to znaczy wreszcie zaczęła
rozsądnie korzystać z tego sprzętu, który ma, czyli z pompy insulinowej i korzystać z kalkulatora bolusa. I to jest już, zobaczą Państwo, to jest niedziela 14 czerwca, czyli myśmy ją jakoś tak gdzieś 8 zaczęli to reedukację, czyli ponownie była szkolona w tym, co niby umiała, ale jak wiadomo, edukację trzeba powtarzać i trzeba motywować pacjentów do tego, żeby korzystali w pełni z tych możliwości technicznych. Już zaczyna tutaj wprowadzać dane dotyczące jedzenia, dotyczące stosowanych bolusów z pompy i zechcą Państwo zobaczyć, już wszystkie glikemie w ciągu całej doby są w tym zakresie. O, i tak wyglądają. Między 180 a 70 większość tego czasu spędza. Nie ma praktycznie hipoglikemii. Są jeszcze z tego okresu przed tą reedukacją jeszcze epizody hiperglikemii. Możemy sobie również przejrzeć każdy dzień, co było dobrego, co było złego poszczególnego dnia. Zaczęliśmy od 6, tak ona zaczęła. 8 tutaj myśmy się umówili na tą reedukację i od tego czasu, jak Państwo widzą, jeżeli ona wykorzystała chociażby w pompie kalkulator bolusa, proszę zobaczyć, co się dzieje. No jak gdyby już gołym okiem widać, że te wycieczki góra-dół zniknęły. Z jednym wyjątkiem tu. Z 15 na 16. Cóż się wobec tego stało wtedy, pytamy. Miałam nocny dyżur. Pacjentka jest pielęgniarką na oddziale chirurgii. Także ta praca zmianowa też nie służy organizmowi. To jest ciężkie wyzwanie dla organizmu. Oczywiście można zastosować specjalny program pompy na dzień dyżurowy, ale będziemy o tym myśleć w dalszym etapie jej edukacji, bo można taką opcję wybrać. No i wreszcie wyrównanie cukrzycy według tych najnowszych parametrów wyrównania. Proszę zobaczyć. Czas time in range dominuje. 75% czasu już spędza we właściwym zakresie glikemii. Czas poniżej 5%. Także nie było ciężkich hipoglikemii, nigdzie już nie zjeżdżał poziom poniżej 54, tylko 5% czasu było poniżej. Wysoki około 20%, ale my to kładziemy na karb tych dni rozbiegowych, kiedy te jeszcze glikemie były rozchwiane. Średnie stężenie glukozy 143. I na podstawie wyliczono wskaźnik zarządzania poziomem glukozy GMI, ale tak naprawdę to jest odpowiednik tej estymowanej hemoglobiny glikowanej, czyli jeszcze w dalszym ciągu 6,7. Więc jest co robić, jest co jeszcze poprawić. Zmienność stężenia glukozy już prawie docelowa, dlatego że ta zmienność nie może wynosić więcej niż 36%, tu jeszcze 37%. Czyli mamy jeszcze co robić. Liczymy na to, że za miesiąc, dwa osiągniemy takie parametry, że nasza pacjentka będzie mogła śmiało, bez żadnych oporów myśleć o dziecku. Zresztą ten system Freestyle Libre został zarejestrowany do stosowania w ciąży. Jest to bardzo duży krok naprzód. A dlaczego? A to z piątku wydarzenie. Otóż dzwoni do nas patologia ciąży z prośbą o pilną konsultację. Moja koleżanka diabetolog idzie, a tam słyszy, że pacjentka w ciąży z cukrzycą ma jeszcze na dodatek małą płytkowość. Czyli niedobór płytek krwi, niedobór krzepnięcia. W związku z tym położnicy mówią, że nie można jej kłuć w palec, bo każde nakłucie będzie stwarzało ryzyko krwawienia. W związku z tym, jak prowadzić cukrzycę,
nie kontrolując glikemii, ale całe szczęście mieliśmy ten system, założyliśmy ten system monitorowania glukozy, czyli to jest jedno wkłucie na 14 dni, a dane, jak Państwo widzą, bardzo precyzyjne i bardzo pomocne. Także to ciągłe monitorowanie glikemii to jest nie tylko inwestycja w zdrowie, dłuższe życie naszych pacjentów, ale przede wszystkim podnosi jakość ich życia, funkcjonowanie psychospołeczne i emocjonalne. Także daje dużo pewności. Ten system jest już bardzo rozpowszechniony, szczególnie w krajach skandynawskich i wśród naszych sąsiadów w Czechach, w Słowacji. Jest on szeroko dostępny, u nas jest dostępny jak dotychczas refundowany dla młodzieży do 18 roku życia. Także tyle o tym nowym parametrze TIR-ze, skrót znany, ale tym razem to jest time in range, czas w zakresie docelowym glikemii. Bardzo dziękujemy panie profesorze. Raz, dwa, trzy, cztery.
Czy słychać mnie teraz? Dobrze. Dzień dobry. Chciałam Państwu przedstawić na dzisiejszej konferencji nowy standard monitorowania pacjentów z cukrzycą, nowy standard w XXI wieku. Szanowni Państwo, minęło niemal 100 lat od wynalezienia insuliny i w ciągu tych 100 lat doskonalono sprzęt dozujący insulinę od strzykawek metalowych często do osobistych pomp insulinowych obecnie stosowanych. Doskonalono insulinę, którą w tej chwili podajemy, od insuliny krystalicznej, zwierzęcej do obecnych analogów szybko i długo działających, ale również unowocześniano i doskonalono systemy monitorowania glikemii. Już dziś wiemy, że leczenie cukrzycy bez monitorowania glikemii tak naprawdę nie jest dobrym leczeniem, bo nie mamy wgląd w poziomy glikemii, a efektem naszego leczenia są właśnie prawidłowe poziomy glikemii. W latach 50. ustalano dawkę insuliny, podejmowano różne decyzje terapeutyczne na podstawie oznaczenia glukozurii, czyli glukozy w moczu, za pomocą tabletek, proszków, pasków. Lata nie tak dawno w sumie, bo to są lata 70., 80., kiedy zaczęto wprowadzać glukometry, które po dwóch, jednej minucie, następnie po 5 sekundach również się doskonaliły, które oznaczały poziom glukozy. Wiemy, że oznaczenie tego poziomu jest, wiąże się nakłuciem opuszka palców, szczególnie jeżeli to chodzi o małe dzieci, wiem, że te opuszki są bardzo małe, a poza tym też są bolesne, do systemów monitorowania glikemii. Zależy nam, aby poziomy glikemii były całkowicie cały czas w normie, natomiast intensywna insulinoterapia, która jest teraz metodą wyboru, ma naśladować fizjologiczny rytm wydzielania insuliny i dążymy w sposób dość agresywnie, stosując analogi ultraszybko działające, do tego, aby naśladować właśnie ten rytm fizjologiczny, ale również nie kosztem stworzenia hipoglikemii, tylko normoglikemii. Proszę zobaczyć analogii, które w tej chwili zostały wprowadzone dzięki refundacji ultraszybkich analogów. One zbliżają się swoim profilem do profilu insuliny wydzielanej przez prawidłowe komórki beta-6, ale trzeba też również mieć świadomość, że też może nastąpić bardzo szybkie obniżenie poziomu glikemii. Bez monitorowania ciągłego wglądu w poziomy glikemii, właściwie co minuta, co 5 minut, nie mamy możliwości zweryfikowania naszego leczenia. Tak jak wspomniałam, od strzykawek takich często metalowych, później troszeczkę one były zminiaturyzowane, po peny do pomp insulinowych. Przy czym proszę zobaczyć, że nawet podamy tą bardzo dobrą insulinę ultraszybko działającą za pomocą penów, to wiąże się to z dużą ilością zastrzyków. Jest to prawie 1500 na rok. W momencie osoby, które mają leczenie i podawaną insulinę za pomocą pompy insulinową, tych ukłuć jest 10-krotnie mniej. To jest bardzo duży komfort i jakość życia znacznie się poprawia. Tym bardziej, że wkłucia, które stosujemy, są wykonywane za pomocą automatycznych urządzeń, praktycznie bezboleśnie pacjent to odczuwa. Wprowadzając pompy insulinowe, wydawało nam się, że znacznie poprawiliśmy poziom wyrównania metabolicznego, natomiast okazało się, że grupa pacjentów, a jest to badanie niemieckie, prawie na 2,5 tysiącach pacjentów pediatrycznych, okazało się, że po pierwszym, drugim roku życia, kiedy poziom hemoglobiny glikowany był niższy, nawet w pierwszym roku istotnie niższy od hemoglobiny glikowanej u pacjentów leczonych za pomocą terapii penowej, po dwóch latach praktycznie ten poziom się wyrównał i nie uzyskaliśmy tego efektu terapeutycznego w postaci dobrego wyrównania cukrzycy.
To nas bardzo mocno zastanowiło, właśnie wszystkich diabetologów, dlaczego tak się dzieje, skoro mamy nowoczesny sprzęt dozujący insulinę w sposób taki trochę bardziej fizjologiczny, bo w postaci takich mikrokropli. Ci pacjenci pediatryczni, o których wcześniej mówiłam, poziomy glikemii mieli badane za pomocą glukometrów. Jak Państwo sądzicie, ile razy można ukłuć dziecko? 4, 6, 10, 12 razy i tak więcej nie, bo to są, tak jak wspomniałam, bolesne ukłucia, które dają nam wgląd w poziomy glikemii takie wyrywkowe. Jeżeli wykonamy 4 pomiary w ciągu doby, to nawet na podstawie tutaj tych oznaczeń wygląda, że poziom glikemii jest wyrównany i możemy nawet zostawić, nam się wydawało, dotychczasowe leczenie, dawki insuliny, tryb życia. Natomiast prowadząc systemy ciągłego monitorowania glikemii, okazało się, że pomiędzy tymi poziomami glikemii są góry i doliny. Mnóstwo hiperglikemii, hipoglikemii, które średnio mogły dać nawet poziom cukru prawidłowy. Proszę zobaczyć, jest to bardzo ważny slajd, który pokazuje, że nawet u pacjentów z bardzo dobrze wyrównaną cukrzycą, 6,1 jest to marzenie pacjentów diabetologicznych, aby osiągnąć hemoglobinę 6,1. Ale jeżeli u nich założymy system ciągłego monitorowania glikemii, to widać i góry, i widać i doliny, i jak różne są te poziomy glikemii w ciągu doby, pomimo że poziom hemoglobiny glikowany u każdego pacjenta jest ten sam i wydaje nam się, że jest prawidłowy. Dlatego też wprowadzono termin zmienności glikemii. My już na dzień dzisiejszy nie patrzymy na wyrywkowy poziom glikemii, który w tej chwili osiągamy, widzimy po pomiarze glikemii za pomocą glukometry. Nas interesuje tak zmienność glikemii. Co to jest zmienność glikemii? Jest stopniem, w jakim poziomy glukozy pacjenta wahają się pomiędzy właśnie wysokimi a niskimi poziomem w ciągu dnia, wahaniami glikami wykazanymi właśnie przez system ciągłego monitorowania glikemii w czasie docelowym i poza nim. Już dziś wiemy, że te właśnie wahania glikemii, im większe są, są one predykcją do rozwoju nie tylko ostrych powikłań w postaci hipoglikemii, śpiączki hipoglikemicznej, ale również kwasicy ketonowej. Ponadto wiemy również, że te duże wahania glikemii są przyczyną późnych powikłań nie tylko mikronaczyniowych w postaci retinopatii czy nefropatii cukrzycowej, ale również i chorób układu sercowo-naczyniowego. Szczególnie hipoglikemia do tego się mocno przyczynia. Jakie są konsekwencje zmienności glikemii oprócz tych ostrych powikłań? Już też dzisiaj wiemy, że ten ogromny lęk przed hipoglikemią. Wiemy również, że z powodu tego lęku, to co nam mówią rodzice czy też dzieci starsze, że wolą być na wyższych dawkach, żeby nie doprowadzić do hipoglikemii. Wiemy również, że ponad 50% pacjentów właśnie modyfikuje dawkę insuliny z powodu właśnie lęku przed hipoglikemią. Zmniejszają dawki insuliny bądź też zwiększają dawkę insuliny, jeżeli te poziomy glikemii są za duże. Jeżeli pacjent jest przeinsulinowany, no to wówczas oczywiście dochodzi do wzrostu masy ciała. Wiemy też również, że to wpływa na psychikę pacjentów. Ten ciągły lęk może uwalniać stany, które były może wcześniej tak bardzo niewidoczne, czy stany depresyjne, wręcz rozwój depresji. Ten ciągły stres właśnie związany z leczeniem choroby, nie pozwalający żyć tak jak rówieśnicy naszych małych pacjentów. I dlatego mamy obecnie w XXI wieku nowe podejście do leczenia pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Nas oczywiście interesuje poziom glikemii 105. Cieszy się pacjent, jeżeli ma ten poziom 105, ale to jest tylko wyrywkowy, który mówi, że w tym momencie mam prawidłowy cukier. Ale tak naprawdę pacjenta czy też rodzica małego pacjenta interesuje ją te strzałki, czyli trendy zmian glikemii. Czy strzałki są do dołu? Pacjent wie, że wówczas może to grozić hipoglikemią. W zależności od ilości tych strzałek, tak wygląda intensywność
hipoglikemii, czy te strzałki są do góry, wówczas wie, że ten poziom glikemii wzrasta, a więc nie musi dodatkowo spożywać poziomu dodatkowego posiłku, gdy na przykład poziom glikemii jest 78. Czyli ta przeszłość, na podstawie tej przeszłości i przyszłości pacjent bądź jego opiekun, czy też osoba starsza może podjąć odpowiednią decyzję terapeutyczną, często właśnie wspólnie z lekarzem. I tu też Państwo widzicie po prawej stronie ten sam poziom hemoglobiny glikowanej, a jak różne poziomy glikemii, jak ogromne wahania glikemii. Jak ktoś się zapyta, kto ma lepszą wyrównaną cukrzycę, no oczywiście ten pacjent, co ma 7, podobnie jak tamten, ale na podstawie systemu monitorowania glikemii, że widzimy, że więcej tych poziomów glikemii jest w granicach normy. Jaki mamy w tej chwili dostęp do systemu monitorowania glikemii? Szanowni Państwo, mamy system monitorowania glikemii, które są sprzężone z pompami insulinowymi, mamy pompę insulinową, mamy system monitorowania glikemii Dexcom, mamy też Eversense, to jest dla osób dorosłych, aczkolwiek trwają badania też u dzieci. To, co jest bardzo ważne w tych systemach ciągłego monitorowania glikemii, to jest to, że posiadają alarmy, sygnały, które zawiadamiają pacjenta o zbliżającej się hipo czy też hiperglikemii. Jest to bardzo ważne, wówczas dzięki tym alarmom pacjent czuje się bezpiecznie. Jak działa taki system? System w sposób ciągły bada poziom glikemii w płynie śródtkankowym, przetwarza te dane i następnie sensor wysyła poprzez transmitter do odbiornika. W tym przypadku jest pompa insulinowa, bo odbiornikiem może być również też inne urządzenie. Pacjent, tak jak Państwu mówiłam, oprócz tego poziomu glikemii widzi tą przeszłość i te trendy insuliny. Systemy, które są połączone z pompami insulinowymi, jest to o jeszcze większa wartość dodana, ponieważ pompa insulinowa tu również oprócz tego, że dozuje insulinę, również mam taki efekt terapeutyczny, ponieważ w przypadku, kiedy pompa ma tak zwaną hipoblokadę, zatrzymuje podaż insuliny przy hipoglikemii, a jeśli, i tu jeszcze może Państwu pokażę, ta pompa, która właśnie ma ten system hipoblokady, praktycznie zniwelowała ciężkie hipoglikemie, te ciężkie poniżej 54 na miligram na decyzję, czyli tak naprawdę zniwelował stan zagrożenia życia, bo taki poziom poniżej 54 to jest bezpośredni stan zagrożenia życia naszego pacjenta, ale przede wszystkim zmniejszyła również znacznie ponad 60% nocny czas trwający hipoglikemii. I tutaj warto również wspomnieć, że ponad 50% pacjentów z cukrzycą typu pierwszego ma przynajmniej jeden incydent hipoglikemii w nocy. Czyli jak bardzo ważne jest właśnie połączenie tego systemu z pompą, który będzie kontrolował, a jednocześnie podejmie decyzję zatrzymania podaży insuliny, kiedy jest hipoglikemia, bądź jeżeli mamy funkcję w pompie SmartGuard, to wyłącza już podaż insuliny przy obniżaniu się poziomu glikemii i samoczynnie pompa włącza się przy wzroście glikemii. I w ten sposób również minimalizuje wystąpienie hipoglikemii, czyli tak naprawdę wydłuża czas normoglikemii. Proszę zobaczyć, by duże badania SMER pokazały jednoznacznie, że częstość występowania epizodów hipoglikemii zredukowała się o ponad 70%. To jest bardzo, bardzo dużo. Również czas trwania hipoglikemii, to bardzo również jest ważne, szczególnie dla młodego człowieka, którego mózg się rozwija, ale również dla osób dorosłych, ponieważ każda hipoglikemia to zmniejszona koncentracja nie tylko w czasie trwania hipoglikemii, ale również długo jeszcze po wystąpieniu incydentu hipoglikemii. Ten czas się zmniejszył trwania hipoglikemii prawie o 80%. Również incydenty ciężkiej hipoglikemii to powyżej 80% nastąpiło obniżenie. To jest bardzo ważne, szczególnie w nocy, kiedy pacjent śpi, kiedy nie jest właściwie czujny. Proszę zobaczyć, jest to opisany przypadek, gdzie o 4 rano nastąpił zgon pacjenta, gdzie miał system monitorowania glikemii, ale bez funkcji właśnie z pompą insulinową. I tu
bardzo niski poziom cukru i tu nastąpił właśnie zgon pacjenta, więc jest to bardzo ważne. Tak więc Państwo widzicie, że właśnie połączenie systemu monitorowania glikemii razem z pompą, która ma też efekt terapeutyczny, czy zatrzymuje podaż insuliny w sytuacjach, kiedy poziom glikemii spada, pozwala na utrzymanie poziomu glikemii w granicach normy nawet w 85%. I właśnie tu przechodzę bardzo łagodnie właśnie ten czas w zakresie. O to nam właściwie na dzień dzisiejszy chodzi. Nas interesuje ten poziom pojedynczy, owszem, to bardziej pacjenta. Nas tak naprawdę pacjent, który przychodzi do nas, czy też w tej chwili zdalnie przekazuje nam informacje, dokładnie takie słupki, widzimy, jak długo w ciągu doby spędza czas w normoglikemii, czyli na zielono. My byśmy chcieli, żeby tego zielonego było praktycznie w cały słupek. Tak? Jeżeli poziom glikemii jest pomiędzy 180 a 250, to tu mamy na żółte, natomiast powyżej 250 tego w ogóle nie chcemy. U pacjenta mamy tu taki pomarańczowy, no i te hipoglikemie bardzo ciężkie, poniżej 54, proszę zobaczyć, praktycznie nie powinno również ich występować. No więc tworzy się pewien konsensus w diabetolodzy całego świata, kiedy już te systemy zaczęły być bardziej upowszechnione, tak jak były wytyczne do poziomu hemoglobiny glikowanej, kiedy jest dobrze wyrównana cukrzyca, kiedy jest średnio wyrównana cukrzyca, kiedy jest bardzo źle wyrównana cukrzyca, tak też zaczęto myśleć, w jaki sposób określić, kto jest dobrze wyrównany, a kto jest źle wyrównany lub lekko gorzej wyrównany. Oczywiście my u dzieci jesteśmy bardzo restrykcyjni, chcemy, aby nasze dzieci w ciągu doby miały praktycznie wszystkie cukry w normoglikemii. Proszę zobaczyć, całej tabelki nie będę tłumaczyła, ale to, co bym chciała Państwu pokazać, to chcemy, aby w zakresie normy takiej dla pacjentów z cukrzycą, bo my wiemy, że dla dorosłych to jest do 140, natomiast między 70 a 180 chcemy, aby te poziomy glikemii w ciągu doby były powyżej 70%, czyli ten czas w zakresie normy. Natomiast nie chcemy tych poziomów glikemii poniżej 54%, czyli nie powinno ich być poniżej 1%, co jest bardzo dla nas ważne. I proszę zobaczyć, pacjent do nas wysyła dane, widzimy słupek i Państwo już na podstawie tego, co powiedziałam, już możecie powiedzieć, czy pacjent jest dobrze wyrównany, czy też nie. Nawet patrząc na ten zielony pasek, poziom tylko 47 jest w ciągu doby czasu, kiedy pacjent ma normoglikemię, a jak wspomniałam wcześniej, chcemy, aby było powyżej 70%. I w zeszłym roku powstał konsensus na takiej konferencji nowości technologicznej, gdzie ustanowił 14 kluczowych wskaźników dla tego systemu ciągłego monitorowania glikemii. Czyli proszę zobaczyć, to jest nowy standard, który Państwu dzisiaj pokazuję. To wszystko widzimy, może pacjent do nas przyjść i to nam pokazać, może też nam te dane przesłać, co jest tutaj, chciałam znowu podkreślić, mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej, większość pacjentów leczymy zdalnie, to praktycznie rzecz biorąc widzimy wszystko, co się dzieje z jego cukrami. Jeżeli bym mierzył to za pomocą glukometru, 3-4 pomiary, trudno nam na odległość podjąć jakieś dobre decyzje terapeutyczne. Tu tak naprawdę pacjent, przesyłając nam te dane, sam na początku podejmuje swoje decyzje, sam analizuje i jak gdyby współuczestniczy w leczeniu swojej choroby, zaczyna to, co zobaczyliśmy właśnie w dobie tego COVID-u, że zaczyna zarządzać własną cukrzycą. A więc co my możemy odczytać z tych programów, jeśli chodzi o system monitorowania glikemii, czyli średnie stężenie glukozy, tak jak średnie HbA1c, czyli to, co mieliśmy dotychczas. Ale to o niczym, jak Państwo widzicie, już na pewno wiecie, bo też nieraz o tym mówiliśmy, że nic to nam nie mówi tak naprawdę, jakie są rzeczywiste poziomy glikemii i w jakim czasie w ciągu doby są normoglikemie. I mamy tutaj procent czasu spędzony w
jeśli chodzi o poziomy poniżej 70 oraz poniżej 54 dla hipoglikemii, procent czasu spędzonego w zakresie normy, czyli to, co jest na zielono, czy też procent czasu, jeżeli poziomy glikemii są powyżej 180, czy też 250. No i ta zmienność glikemii, bardzo dla nas ważna, czyli te góry i doliny, które również możemy bardzo ocenić. Im mniejsza zmienność, tym jest znacznie lepiej. Tu macie Państwo porównanie, czyli tak jak ja wspomniałam już nie raz, że glukometr powoli idzie do lamusa, na pewno w populacji pediatrycznych, ale również aktywnych, dobrze aktywne osoby dorosłe, które jeszcze mają dużo życia przed sobą, aby nie doprowadzić do późnych powikłań, czy też ostrych, to również poziom hemoglobiny glikemii nie powinien być dla nich miernikiem dobrego wyrównania cukrzycy. Ponieważ dlaczego? Ponieważ ocenia pojedyncze tylko pomiary glikemii, natomiast ten wynik Time in Range, który mówi o normoglikemii, ocenia w sposób ciągły poziomy stężenia glukozy. Poziom hemoglobiny glikowany odzwierciedla poziomy stężenia w okresie 3 miesięcy ostatnich, natomiast ten wynik może porównywać wahania glikemii w dowolnym przedziale czasowym. Za pomocą wyniku hemoglobiny glikowanej tak naprawdę nie wiemy, ile było epizodów hipoglikemii, hiperglikemii, chyba że pacjent akurat zbadał poziom cukru bądź czuł objawy hipoglikemii, a wiemy, że wraz z trwaniem cukrzycy tych odczuwania hipoglikemii jest coraz rzadsze i występuje tak zwana nieświadomość hipoglikemii i na pewno wówczas pacjent ich nie zanotuje w zeszyciku, natomiast mając system ciągłego monitorowania możemy tak naprawdę wszystkie wychwycić incydenty hiperglikemii i jeszcze oznaczyć czas ich trwania. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, jak bardzo ważny jest czas spędzony w zakresie normy, a ryzyko powikłań mikronaczyniowych. Jeżeli pacjent, może przypomnę jeszcze raz, że chcemy przynajmniej, żeby powyżej 70% w ciągu doby pacjent miał normoglikemię, jeśli pacjent ma tylko 10 bądź niżej, to ryzyko rozwoju u niego zmian w oczach, czyli retinopatii cukrzycowej jest sięgające 60%. Jeżeli ma 5%, jeżeli powyżej 70% jest to wynik czasu spędzonego w normoglikemii w ciągu doby, to ryzyko, proszę zobaczyć, jak się zmniejsza. Tylko 5%, a może i niżej. To samo jest z nefropatią, czyli pojawieniem się albuminurii w moczu i rozwojem zmian w nerkach, czyli nefropatii cukrzycowej. Jeżeli mamy ten czas poniżej 10%, to ryzyko rozwoju jest 30%, natomiast jeżeli pacjent w większości dnia ma normoglikemię, to ryzyko jest bardzo niskie i to jest zostało udowodnione. Co jest najważniejsze? Jakość życia. Proszę zobaczyć w oczach tej dziewczynki. Lęk przed hipoglikemią, to co im spędza właściwie codziennie sen z oczu. Przede wszystkim większa satysfakcja z leczenia, ponieważ mogą osiągnąć nareszcie dobre poziomy glikemii. Ponieważ mniej mamy hipoglikemii, mniejszy strach jest przed hipoglikemią, a więc nie ma dodatkowego dojadania, czy też przed hiperglikemią, czyli dodatkowe dawki insuliny, które znowu powodują tak zwany hiperinsulinizm i jest takie błędne koło, powoduje to dużą zmienność glikemii. Mniejszy stres związany z cukrzycą. Pacjent czuje, że zaczyna zarządzać cukrzycą. On ma wpływ na tą cukrzycę, a nie cukrzyca ma wpływ na jego życie. Poprawia się znacznie te wszystkie wskaźniki psychospołeczne, o których Państwu wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim rodzice dzieci czują zmniejszenie lęku, mogą spokojnie spać w nocy, mogą iść do pracy, bo często na swoich smartfonach widzą cały przebieg cukrzycy, wszystkie poziomy glikemii. No i przede wszystkim mniejszy negatywny wpływ cukrzycy na całą rodzinę. Szczęśliwie mamy refundację od 3 lat do sensory i transmitter do systemu ciągłego monitorowania glikemii. Jest to grupa pacjentów do cukrzycą typu pierwszego do 26 roku życia leczonych przy pomocy pompy insulinowej i z udokumentowaną z nieświadomością hipoglikemii. Oprócz systemów ciągłego monitorowania glikemii, gdzie mamy alarmy, które nas
rodziców, czy rodziców i też pacjentów ostrzegają przed niskim, zbliżającym się niskim bądź wysokim poziomem glikemii, również mamy systemy monitorowania glikemii poprzez tak zwane skanowanie, jak Państwo tutaj widzicie na obrazku, i szczęśliwie u naszych dzieci zastępują one uciążliwe glukometry w sposób właściwie nieskrępowany, mogą wykonywać w sposób też niezliczony ilość wykonywać tych pomiarów. Refundacja dotyczy pacjentów do 18 roku życia, od 4 roku życia, bo wcześniej producent nie zaleca. I proszę zobaczyć, to na niebiesko to jest od momentu zastosowania właśnie tego monitorowania glikemii poprzez skanowanie, zminimalizowana została ilość zużytych pasków, natomiast pacjenci minimum 12 i więcej razy badają sobie poziomy glikemii, mają całkowity wgląd. Dzięki temu to, co jest najważniejsze, proszę zobaczyć, to jest na czerwono, to jest zaznaczone, że czas poziomów glikemii poniżej 55 znacznie spadł, praktycznie się wyzerowuje u pacjentów stosujących właśnie pomiary glikemii poprzez skanowanie, ponieważ cały czas mają wgląd. No i oczywiście poziom glikemii się, hemoglobiny się zmniejszy, co jest jeszcze większą wartością to, że pomimo redukcji ilości hipoglikemii, które zaniżają poziom hemoglobiny glikowanej, to i tak poziom hemoglobiny się obniżył, czyli na pewno to wyrównanie metaboliczne było znacznie mniejsze. To jest bardzo ciekawe, już na sam koniec chciałam tylko Państwu kilka slajdów pokazać, bardzo ważne to, co się zadziało, ponieważ tam są dłuższy okres jest refundacji już tych systemów ciągłego monitorowania glikemii. 2011 to było mniej więcej 6% pacjentów z cukrzycą typu pierwszego u dzieci dorosłych stosowało, 2018 już jest prawie 40%. Trzeba też tu zaznaczyć, że to nie jest system dla wszystkich pacjentów, to są pacjenci, którzy chcą współpracować z nami, którzy nie boją się nowoczesnych technologii, bo oczywiście danie urządzenia to nie powoduje, że wszystko teraz za pacjenta to urządzenie zrobi. Musi tu być pełna współpraca i przede wszystkim niesamowita edukacja, o której za chwilę będzie mówiła pani profesor Szatkowska. Ale to jest bardzo ciekawe słupki. Proszę zobaczyć. Na zielono to jest właśnie 2011 rok, 2018 to jest niebieski. Najwięcej osób korzystających z tych systemów to są dzieci małe, no więc rodzice, którzy właśnie boją się tych hipoglikemii, szczególnie w nocy, połowa pacjentów stosuje. Do 13 roku życia prawie 40%, później jest okres dojrzewania, buntu, jak ja to mówię, i naporu. Wtedy bardzo często nastolatkowie rzucają urządzenia, jak nie chcą się identyfikować z cukrzycą, to jest taki okres przejściowy, ale dość duża grupa pomiędzy 26 a 50 rokiem życia, to ta, która jest bardzo aktywna, aktywna zawodowo, stosuje właśnie te systemy monitorowania glikemii i w tych ankietach mówią, że praktycznie dla nich no, życie by nie istniało i bezpieczeństwo, które mogą osiągać lęk przed hipoglikemią, a przede wszystkim mogą wykorzystywać wszystko to, co im daje życie w tym wieku, czyli pracę zawodową, realizację. Zastosowaniem systemów monitorowania glikemii, połączenia z pompami, na przykład insulinowymi, pozwalały na bardzo dobre wyrównanie cukrzycy i niestety zanikają po zaprzestaniu korzystania z tych technologii, dlatego też boimy się o naszych pacjentów. Oczywiście część być może będzie płacić za te dostępne technologie, no ale część w wieku 26-27 lat nie będzie ich po prostu stać, aby zakupić ten sprzęt. Szanowni Państwo, wiemy, jak cukrzyca bardzo dużo kosztuje. Mamy raporty pokazujące i mówiące, że 7 miliardów złotych to są koszty leczenia, monitorowania glikemii glukometrem, powikłań cukrzycy i utraconej produktywności.
Wydaje się, że wprowadzenie monitorowania glikemii pozwoli nam na pewno zmniejszyć ilość pomiarów za pomocą pasku. Na pewno zmniejszymy, co Państwu pokazywałam, ilość powikłań, utracone produktywności pacjentów, którzy mogą jak najbardziej służyć swoją osobą w przyszłości i wykonywać zawód, których wyniki mogą tylko powodować, że życie jest znacznie lepsze. Dlatego też myślimy, że pacjenci powinniśmy rozszerzyć o dalszą grupę pacjentów powyżej 26 roku życia, powyżej 18 roku życia, jeśli chodzi o pacjentów, którzy monitorują glikemię za pomocą skanowania, być może pacjenci z cukrzycą ciążową. Wiemy też, że cukrzyca jest epidemią XXI wieku, to zostało w raporcie NFZ-u opublikowane i wszyscy eksperci, ale również NFZ nie ma wątpliwości, że wojnę z tą chorobą wygra tylko profilaktyka, czyli zapobieganie, jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, ale też rozwoju ostrych i przewlekłych powikłań. A do tego, oprócz tego sprzętu, o którym ja Państwu mówiłam, praktycznie mogłam powiedzieć, stan równowagi, równości, jest bardzo ważna edukacja w tym zakresie. Za chwilę o czym powie pani profesor Szatkowska. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Z typem pierwszym cukrzycy, o których przede wszystkim dzisiaj będę mówiła, to jest 200 tysięcy ludzi w Polsce, którzy chorują na cukrzycę po pierwszego, to mimo postępu w leczeniu, zobaczcie Państwo, że nadal osoby z cukrzycą niestety żyją znacznie krócej niż osoby bez cukrzycy. A przede wszystkim tymi osobami, którym cukrzyca skróci życie, to są dzieci i młodzież, czyli osoby, które zachorowały przed 16 rokiem życia. Jeżeli ktoś zachorował przed 10 rokiem życia, to cukrzyca skraca mu życie na dzień dzisiejszy o lat aż 17. Dlatego, że Państwa, leczenie osób z cukrzycą musi być kompleksowo. To mówią wszystkie zalecenia zarówno Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, jak i międzynarodowych towarzystw. I oczywiście polega ono przede wszystkim na substytucji insuliny oraz na monitorowaniu glikemii, zdrowym odżywianiu się, regularnym wysiłku fizycznym. Ale proszę Państwa, tak naprawdę pacjent przez prawie cały rok, 99,9% pozostaje sam z cukrzycą, musi sobie sam z tą cukrzycą radzić. Jakbyście Państwo spojrzeli na to kółko, to te niebieskie, to jest kiedy pacjent jest sam z cukrzycą, tylko ten taki bardzo wąziutki biały pasek, to jest moment, kiedy jest wspierany przez pracowników opieki zdrowotnej. Stąd proszę Państwa, żeby to wszystko działało, żeby to wszystko połączyć, musi być konieczna edukacja. Edukacja jest według wszystkich standardów. Edukacja terapeutyczna pozostaje podstawą skutecznej opieki nad chorymi na cukrzycę. Wszystkie standardy o tym mówią, w tym również Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Cały rozdział poświęcony jest właśnie edukacji terapeutycznej. Proszę Państwa, my coraz więcej mamy nowoczesnych technologii. Mówiła o tym pani profesor Myśliwiec przed chwilą w swoim wykładzie. Żeby to wszystko działało, musimy na to zwrócić uwagę. Proszę Państwa, to są wyniki opublikowane sprzed roku, gdzie Amerykanie przeprowadzili najpierw badania w latach 2010-2012, to są te wyniki, a następnie powtórzyli badanie po 6 latach. I zobaczcie Państwo, wyniki są znacznie gorsze, mimo że większy odsetek tych pacjentów używał pomp insulinowych i systemów ciągłego monitorowania glikemii. Mogłoby powstać pytanie, dlaczego jest gorzej, skoro ci pacjenci są lepiej leczeni z wykorzystaniem nowoczesnych
nowoczesnych technologii. Myśmy przeprowadzili podobne badanie, prawie w tym samym czasie co Amerykanie. W 2018 roku właśnie w tej chwili przygotowujemy publikację naszego badania Polpedia Pchaba 1 Stady. Zobaczcie Państwo, uzyskaliśmy znacznie lepsze wyrównanie metaboliczne cukrzycy, jedno z najlepszych na świecie. Ale proszę Państwa, czy mamy się czym zachwycać? Jak Państwo wrócicie do norm hemoglobiny glikowanej, które mamy, to zobaczcie Państwo, że niestety nie. Nadal większość naszych pacjentów nie spełnia chociażby tego kryterium 7, o którym mówił pan profesor Dzida, a właściwie nie ma żadnego punktu czasowego, wiekowego, gdzie pacjenci by średnią hemoglobinę glikowaną mieli poniżej 6,5. Stąd nadal przed nami bardzo dużo do zadziałania. My, proszę Państwa, mamy w tej chwili refundowane systemy ciągłego monitorowania glikemii w tych najmłodszych grupach wiekowych, CGM w real time do 26 roku życia i FGM Libre poniżej 18 roku życia. O tym przed chwilą mówiła pani profesor Myśliwiec. Ale proszę Państwa, wprowadzenie tych nowych urządzeń musi spowodować zmianę myślenia naszych pacjentów. Proszę Państwa, bieżące monitorowanie glikemii jest integralną częścią poprawnego leczenia cukrzycy. Do niedawna pacjenci używali glukometru. Mieli tylko aktualną wartość glikemii, teraźniejszość. To tak jakby robili fotografię, widzieli tylko zdjęcia. Ile takich zdjęć w ciągu doby pacjent wykonywał? 8, 10, 12, ile razy musiał się ukłuć? Więcej tych zdjęć nie było. Jak można opowiedzieć o całym dniu, mając 6, 8 zdjęć zrobionych w ciągu doby? Pojawiły się systemy ciągłego monitorowania glikemii, gdzie mamy coś w rodzaju kamery, która cały czas nagrywa, co się dzieje, cały czas pokazuje w real time, jaką mamy wartość glikemii. Co więcej, ma jeszcze możliwości prognozy przyszłości, przewidywania, jak zmieni się glikemia w ciągu najbliższych 20-30 minut. Czy ma to znaczenie dla pacjenta? Tak, olbrzymie. Bo jeżeli pacjenci do tej pory na glukometrze mieli wartość glikemii 100, pacjent A i B, i nie mieli strzałeczek trendu, ich postępowanie było dokładnie takie samo. Natomiast w momencie, kiedy mają te strzałeczki trendu i wiadomo, że u tego pacjenta glikemia za 20-30 minut osiągnie hipoglikemię, a u tego pacjenta za 20-30 minut będzie w górnych granicach normy, to automatycznie postępowanie pacjenta jest kompletnie inne. I proszę Państwa, tego musimy pacjentów nauczyć. Musimy pacjentów nauczyć, jak te strzałeczki trendu mogą im pomagać ich w codziennym życiu. Jak kiedy będą pływali w basenie, kiedy będą szli spać, kiedy będą prowadzili samochód. Te strzałki trendu są nową wartością dodaną i my musimy pacjentów nauczyć, jak tą wartość wykorzystać. Co te strzałeczki trendu oznaczają i jak te strzałki trendu interpretować w codziennym życiu. Jeżeli mamy pompy insulinowe sprzężone systemem ciągłego monitorowania glikemii, to mamy jeszcze dodatkową informację, aktywną insulinę, czyli jeszcze kolejną informację, którą pacjent posiada i kolejną informację, którą musi wykorzystać w swoim codziennym życiu. Stąd, proszę Państwa, tworzymy różnego rodzaju wytyczne dotyczące modyfikacji decyzji terapeutycznych prowadzonych przez naszych pacjentów. Tworzymy dla nich aplikację. Myśmy taką aplikację stworzyliśmy 3 lata temu i wiemy już dzisiaj, że ona jest nieaktualna, że musimy ją zmienić, bo poszła do przodu nowe technologie, mamy nowe wyniki badań naukowych, jesteśmy w trakcie modyfikacji tych naszych zaleceń oraz modyfikacji tych zaleceń w tej aplikacji. Dzisiaj dużo mówiliśmy o czasie w zakresie docelowym. Takie wytyczne pojawiły się również po raz pierwszy w wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2020. I proszę Państwa, takie dane posiadają pacjenci. O tym mówiła pani profesor Myśliwiec, ale my znowu musimy naszych pacjentów nauczyć tych nowych terminów. Musimy ich nauczyć, co to jest czas w zakresie docelowym, co to jest czas poniżej tego zakresu, czas powyżej tego zakresu. Musimy nauczyć ich tych nowych wartości. Ja uczę moich pacjentów na takich wykładach, na takich szkoleniach, na rozmowach z pacjentami i tych nowych terminów, i tych nowych wartości. I następnie daję pacjentom taki przykład. Czy ten pacjent jest dobrze wyrównany? Co byście Państwo powiedzieli? No niestety nie. Nie ma w zakresie docelowym powyżej 70. Nie ma poniżej 4%, aż 12% i aż 34% ma powyżej. To jest slajd mój, który wykorzystuję w wykładach dla moich pacjentów, jak edukuję moich pacjentów. Tłumaczę, a potem idziemy w przykłady praktyczne.
Kolejna rzecz, to co mówiliśmy już, ten ambulatoryjny profil glikemii. Również uczymy naszych pacjentów, że ma być płaski, wąski i w zakresie, że to jest super wynik, ale niestety taki wykres nie płaski, nie wąski, nie w zakresie jest do poprawienia. I znowu z pacjentami uczymy omawiać, co należy zrobić przy takich sytuacjach, prawda? Co zrobisz, skoro na twoim wykresie z tygodnia masz taki wykres? Znowu pacjent to sam musi w domu zrobić. My wizyty mamy raz na 2-3 miesiące, a pacjent ma wykorzystywać to nowoczesne technologie cały czas, przez całą dobę. No i proszę Państwa, COVID jeszcze spowodował, że nasze wizyty się zmieniły. My do tej pory nasze wizyty wyglądały w ten sposób. Siedzieliśmy przed wspólnym ekranem razem z naszymi pacjentami. W tej chwili siedzimy przed różnymi ekranami. I znowu musieliśmy naszych nauczyć pacjentów, jak przygotować się do takich teleporad, jak wykorzystać wszystkie możliwe urządzenia teleinformatyczne. Stąd na przykład na stronie naszego szpitala myśmy napisali dokładną instrukcję dla naszych pacjentów, jak mają się przygotować w zależności, jakie stosują urządzenia, jakie pompy insulinowe mają, jakie mają systemy ciągłego monitorowania glikemii. I proszę Państwa, tak naprawdę wszystkie urządzenia, które mamy w tej chwili w Polsce, umożliwiają nam telemedycynę, telediabetologię. Mamy taki program dla iLibry, mamy taki program dla Dexcomu, mamy taki program dla Eversensa, mamy taki program dla Guardiana, czyli wszystkie systemy ciągłego monitorowania glikemii. Mamy możliwość odbywania telewizyt. To samo jest z pompami insulinowymi. Pompy insulinowe Medtronica, AcuCheck'a czy Ipso Pumpy. Proszę Państwa, kluczem do sukcesu w nakłonieniu użytkowników do prawidłowego korzystania z tych nowoczesnych technologii oraz tych narzędzi informatycznych jest edukacja. Nasze pierwsze telewizyty trwały bardzo długo, bo myśmy musieli naszych pacjentów nauczyć, jak się przygotować, na co zwracać uwagę. Już w tej chwili mamy kolejne telewizyty i już jest znacznie łatwiej, ale myśmy musieli poświęcić bardzo dużo czasu, żeby naszych pacjentów nauczyć, jak się przygotować do takich telewizyt. Stąd wracając do wytycznych naszego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Strukturalna edukacja, która ma obejmować informacje na wykorzystania funkcji urządzeń technicznych, ustawiania alarmów, dynamiki zmian trendów, interpretacji wyników CGM-u, czyli to, co mówiłam. Pacjent musi znać te nowe terminy, musi znać te nowe wartości, musi umieć interpretować te wyniki i na bieżąco, i retrospektywnie. No i proszę Państwa, równocześnie z pojawieniem się rozporządzenia dotyczącego refundacji systemów ciągłego monitorowania glikemii pojawiło się rozporządzenie, które miało obejmować zaopatrzenie pacjenta w odbiornik oraz podłączenie i odczytanie wyników systemu ciągłego monitorowania glikemii oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się systemem przez pacjenta lub opiekuna. Takie rozporządzenie jest z marca 2018 roku, ale to jest martwe rozporządzenie. To rozporządzenie nie występuje w katalogu świadczeń finansowanych przez NFZ, przez co nie było i nie jest realizowane i automatycznie nie możemy z tego świadczenia korzystać. Niestety to świadczenie już nie przystaje do dzisiejszej naszej możliwości, do dzisiejszej naszej wiedzy, do dzisiejszych technologii. Dlatego też chcemy zgłosić taki projekt zmiany tego świadczenia gwarantowanego dotyczące pacjentów leczonych systemem ciągłego monitorowania glikemii, który poza kwalifikacją pacjenta, poza założeniem tego systemu ma również obejmować edukację umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się systemem przez pacjenta lub opiekuna i świadczenie takie chcielibyśmy, żeby przysługiwało pacjentowi raz na 12 lat. Proszę Państwa, postęp medycyny jest tak, 12 miesięcy, przepraszam, postęp medycyny jest tak duży, że raz do roku pacjent powinien przejść taką edukację i reedukację. Bez tego nie ma możliwości prawidłowego, skutecznego leczenia naszych pacjentów. Ta porada obejmująca edukację w zakresie stosowania systemów CGM-u jest konieczna. Bez tego nie będzie postępu, my bez tego nie obniżymy tych wartości hemoglobiny glikowanej, nie zwiększymy czasu w zakresie docelowym, czyli w efekcie nie przedłużymy życia naszym pacjentom. No i to kwestia ta porada z tą edukacją uwarunkowaną na stosowanie CGM-u pozwoliłaby poprawić właśnie efekty korzystania z tego refundowanego, naprawdę bardzo drogiego urządzenia, poprzez to, że wzrosłoby zrozumienie funkcjonalności tych urządzeń, a to proszę Państwa na pewno, bo o tym to pokazują badania, pokazywała to Pani Profesor Myśliwiec, poprawiłoby jakość życia naszych pacjentów. A celem naszej terapii jest nie tylko dobra glikemia, ale również dobra
jakość życia pacjentów chorych na cukrzycę. I proszę Państwa, wczoraj czy przedwczoraj ukazał się nowy konsensus Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego na te Precision Medicine in Diabetes, takiej medycyny precyzyjnej. Proszę Państwa, ma polegać to na tym, że my mamy cały czas dokładnie patrzeć na evidence-based medicine. Mamy patrzeć, co modyfikować, jak modyfikować, żeby poprawiać leczenie naszych pacjentów. I zobaczcie Państwo, tu w tej czwartej fazie jest edukacja zarówno lekarzy, jak i edukacja pacjentów. Dziękuję bardzo. No i druga, proszę Państwa, bardzo ciekawa odpowiedź dla mnie była, zastanawiając się nad właśnie tą dzisiejszym tematem wykładu i dostępem do systemów monitorowania glikemii i ograniczeniach wiekowych, to jest to, że proszę Państwa, według pacjentów wymaga w aktualnej sytuacji najpilniejszej poprawy aż w 63% możliwość wykonywania badań diagnostycznych. Czyli to, co pani profesor Szatkowska była uprzejma powiedzieć, że praktycznie te metody monitorowania glikemii dają narzędzia diabetologom, pielęgniarkom diabetologicznym do monitorowania kontroli glikemii u pacjentów zaopatrzonych w te urządzenia poprzez wykorzystanie telemedycyny, to jest chyba bardzo ważne potwierdzenie tym badaniem pacjentów. Oni mają problem z dostępem, to oczywiście nie byli pacjenci diabetologiczni, to byli wszyscy pacjenci, mają przede wszystkim problem z dostępem do diagnostyki. I wiemy doskonale, że to jest w tej chwili największe wyzwanie. No i wydaje się, że te narzędzia telemedyczne, o których pani profesor już powiedziała, ja tutaj jeszcze dodam oprócz tego i zlecenia, i teleporady, to jest jeszcze i recepta. No te narzędzia uratowały nas praktycznie w tym lockdownie, w tym stanie epidemicznym, że ci pacjenci nie zostali bez opieki, bo można było te narzędzia wykorzystać. Pani profesor jeszcze pokazała na swoim slajdzie bardziej złożony ten wykres, ale anegdotycznie można powiedzieć, tak jak Anglicy powiedzieli, że nie udało się NICE-owi, nie udało się NHS-owi wprowadzić telemedycyny w Anglii, udało się to COVID-owi, a właściwie koronawirusowi. Więc wirus rzeczywiście to jest ten pozytywny aspekt tej epidemii, jeżeli tak to można nazwać, że właściwie wypromował, wymusił stosowanie narzędzi telemedycznych u tych wszystkich, którzy wątpili w te narzędzia. Tylko pamiętajmy, że teleporada to jest jedno z prostszych narzędzi telemedycznych. O czym pani profesor mówiła i poprzedni profesorowie, czyli wykorzystanie na przykład systemu do monitorowania glikemii w pełnej formule, to jest prawdziwa telemedycyna, to jest prawdziwe i zdrowie. I to jest ta personalizacja leczenia, to personalized medicine czy precision medicine, jak nazywają to Anglicy. No i proszę Państwa, to co nas cieszy i to było już podkreślane w tych prezentacjach przede mną, to jest to, że jeżeli uznaliśmy, że cukrzyca ma być priorytetem w Polsce w 2018 roku, to my te priorytety realizujemy. Czy w zakresie poprawy modelu opieki, czy w zakresie dostępu do technologii medycznych, co prowadzi do optymalizacji opieki zdrowotnej nad pacjentem z cukrzycą. No i proszę Państwa, to nas też cieszy, bo środowisko diabetologów, ja to obserwuję jako ekspert systemowy i obserwuję, jak działają towarzystwa naukowe w Polsce, ile z nich opracowuje co roku
polskie zalecenia czy wytyczne, które są drogowskazem dla wszystkich lekarzy, nie tylko diabetologów, ale i kardiologów, i lekarzy medycyny wewnętrznej, i lekarzy POZ-u, bo przecież są wspólnie opracowane też z Kolegium Lekarza Rodzinnego. No i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne jest jednym z nielicznych, które co roku publikuje fantastyczne opracowanie, jakim jest zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. I już mamy zalecenia na 2020 rok. Na początku tego roku opublikowane. No i cieszy nas też to, że wiele decyzji refundacyjnych, gdzie ministerstwo powiedziało, że tak, cukrzyca staje się priorytetem, było zrealizowanych. No i ja chciałbym tu właśnie to pokazać, te kroki do sukcesu, a więc do pełnego dostępu do technologii medycznych zalecanych przez zalecenia PTD, bo tak byśmy zdefiniowali sukces. Czyli jeżeli w Polsce mamy wszystkie technologie medyczne, zarówno leki, jak i diagnostykę dostępną refundacyjnie, czyli dla pacjenta w sposób możliwie obarczony najmniejszymi kosztami, to wtedy uznajemy, że jest to sukces. I proszę Państwa, dlatego powiedziałem o tym dużym kroku, no bo ten duży krok się zrobił, jeżeli chodzi o technologię lekowe. Natomiast, proszę Państwa, to co Pani Profesor już powiedziała przede mną, 2018 rok to jest system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym, CGM-RT dla dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 do 26 roku życia i systemy monitorowania stężenia glukozy FLASH dla dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w wieku 4 do 18 w 2019 roku. I teraz, proszę Państwa, to co już było mówione, co dają te systemy, ja nie będę powtarzał, jedynie chcę powiedzieć, że to bardzo też dokładnie jest opisane na stronach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, PSD, natomiast to jest ten pomiar efektów terapii. I nad tym chciałbym się również zatrzymać w kontekście strategii Narodowego Funduszu Zdrowia, bo tutaj diabetolodzy mówią podobnym językiem, a właściwie tożsamym językiem i pacjenci diabetologiczni, jak mówi płatnik. To płatnik powiedział, że poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej poprzez prowadzenie ciągłego pomiaru efektywności. No nie ma chyba lepszej gry słów niż pomiar ciągłej efektywności w założeniach płatnika, strategii dotyczących całego naszego systemu ochrony zdrowia, a ciągły pomiar glikemii, czy też pomiar glikemii innymi sposobami, bo to jest po prostu to, co my chcemy zrobić. My nie chcemy punktowo mierzyć efektywność naszego systemu, tylko skoncentrować się na wartości, a więc całej ścieżce diagnostyczno-terapeutycznej pacjenta, a jednocześnie całościowych kosztach ponoszonych, nie tylko związanych z insuliną, związanych z systemami monitorowania glikemii czy też pompami, ale również właśnie powikłaniami i innymi wydatkami. I to jest, proszę Państwa, również diagnozowanie obszarów ryzyka i te strzałki od razu mi się skojarzyły, jak Pani Profesor pokazywała, że chory może sobie już diagnozować ryzyko na podstawie trendu, czy wchodzi w hipoglikemię, czy w hiperglikemię. No analogiczne właściwie zapisy, tylko tu funduszowi oczywiście chodzi o efektywność wydawania środków, ale też o otrzymywania największych efektów zdrowotnych, powiedzmy sobie szczerze. No i właśnie też rejestry skuteczności jakości leczenia. No nie ma nic lepszego niż niezależny rejestr, jak Państwo pokazywali na slajdach, gdzie mamy zapis 24-godzinny, widzimy wszystko i tak naprawdę możemy powiedzieć, czy pacjent współpracuje, czy nie współpracuje, czy zastosował się do zaleceń i tak dalej. No i też budowa systemu premiowania ośrodków, w którym opieka nad pacjentem jest zgodna ze standardami opracowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o czym Pani Profesor też powiedziała. No wyspecjalizowane ośrodki, tak jak poradnie diabetologiczne z zespołami międzyzadaniowymi, międzydyscyplinarnymi, powinny być też promowane, a więc troszeczkę inna wycena świadczeń, bardziej korzystna, aby realizować te wszystkie założenia, w tym porada i działalność edukacyjna, bardzo ważna i kluczowa. Proszę Państwa, to było już mówione, ale ja bym chciał jeszcze raz przypomnieć, proszę Państwa, my wydajemy na leczenie cukrzycy, proszę Państwa, ogólnie, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia i pacjenci w 2018 roku 2,5 miliarda złotych.
To jest i dużo, i mało, proszę Państwa, bo to jest choroba, która dotyczy prawie 3 milionów społeczeństwa Polski. Według mnie wydajemy ciągle za mało jako płatnik publiczny. Pacjenci wydaje się, że już dopłacają, i to było w ankietach, które robiło PSD, że pacjenci uznają, że jednak no, te dopłaty są już bardzo wysokie. Przypomnijmy, że do systemów monitorowania glikemii pacjent dopłata 30%. To jest, proszę Państwa, no, nawet 1000 zł. Więc to są, proszę Państwa, konkretne pieniądze. Natomiast proszę zauważyć, na leki wydajemy 1 miliard z tych 2 miliardów, które wydaje fundusz, i słusznie, no bo leki są podstawą terapii cukrzycy, to są insuliny, to są leki doustne. Na diagnostykę jako paski wydajemy 0,5 miliarda, na świadczenia wydajemy 400 milionów, a na pompy i systemy monitorowania wydajemy, proszę Państwa, wydaliśmy 87 milionów w 2018 roku. Na pompy około 78 milionów i na systemy ciągłego monitorowania glikemii 9 milionów. Pacjenci dopłacili 0,5 miliarda i głównie pacjenci dopłacają tutaj do tych systemów. No i oczywiście pacjenci dopłacają częściowo do leków, które nie mają pełnej refundacji. To chciałbym podkreślić. I teraz to, co również mówiono, te koszty hipoglikemii, hipoglikemia jako główne zagrożenie niewłaściwej kontroli cukrzycy, no to proszę Państwa, nawet mogą wynosić około 87 milionów złotych, więc było około 2000 hospitalizacji. Tylko proszę Państwa, z tymi hospitalizacjami z powodu glikemii to jest różnie, bo myślę, że pediatrzy to bardzo dokładnie monitorują. Natomiast to jest trochę tak jak z liczbą zgonów z powodu bezpośredni powód cukrzyca, liczba zgonów wykazywana przez GUS. Czyli tam jest około 8 tysięcy zgonów. I my mówimy, Boże, w Polsce umiera bezpośrednio z powodu cukrzycy aż 8 tysięcy osób. No właśnie, ale jak patrzymy teraz na te wykłady i mówimy, że nastąpiła hipoglikemia o 4 nad rany i ktoś zmarł, to rzeczywiście tak się może zdarzyć. I to statystyka i liczby mogą się na to przełożyć. Dlatego też, proszę Państwa, musimy się naprawdę zastanowić, czy my rzeczywiście wszystkie zgony z powodu hipoglikemii widzimy. I być może ich jest 8 tysięcy, być może ich jest mniej, bo nie jest tajemnicą, że w Polsce te zgony, w ogóle generalnie zgony, koduje się w dość różny sposób i często nie wykazujemy prawdziwej liczby zgonów. Ale wiemy doskonale, że hipoglikemia jest tutaj głównym zagrożeniem prowadzącym do zgonu. Oczywiście to, co też było dzisiaj powiedziane bardzo wyraźnie, kontrola glikemii, a odsetek występowania powikłań, głównie sercowo-naczyniowych, ale fundusz w tym ostatnim swoim raporcie bardzo dokładnie wyliczył, ile chorych na cukrzycę ma, jakie powikłania, i to przede wszystkim choroba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność nerek, zaćma, udar mózgu, zawał serca, jaskra, polineuropatia, i to jest co najmniej 2 miliardy złotych. Czyli fundusz wydaje na te powikłania wynikające z cukrzycy następne 2 miliardy złotych i nie musiałby tyle wydawać. A wydaje 2 miliardy na leczenie cukrzycy, a wydaje 2 miliardy dodatkowe na powikłania z powodu cukrzycy. No i proszę Państwa, teraz patrzymy na tą liczbę pacjentów i koszty refundacji zestawów infuzyjnych, bo trzeba tu jeszcze dołożyć jeden aspekt, o którym często zapominamy dyskutując, że de facto fundusz refunduje zestawy infuzyjne powyżej 26 roku życia, i to jest taki jedyny wyjątek, nie refundując de facto pomp powyżej 26 roku życia i systemów monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym, ale refunduje zestawy do pomp. Wychodząc z założenia, że ktoś otrzymał pompę przed 26 rokiem życia, i ta pompa działa dalej powyżej 26 i jakby fundusz płaci za zestawy infuzyjne do tych pomp. Więc chyba pokazuje jednocześnie fundusz i Ministerstwo Zdrowia, że no takim kierunkiem byłaby kontynuacja możliwości refundowania pomp infuzyjnych powyżej 26 roku, no i tychże urządzeń do monitorowania w czasie rzeczywistym również powyżej 26. O tym zaraz powiem. Natomiast widzimy, że do 26 roku życia mamy około 14 tysięcy pacjentów, jeżeli chodzi o dane funduszu, którzy mają refundowane pompy i zestawy infuzyjne.
właściwie przepraszam, zestawy infuzyjne. Natomiast proszę Państwa, to co jest ważne i chciałem tutaj pokazać, to są te postulowane rozwiązania. A więc Pani Profesor jeszcze wymieniła tutaj oczywiście tą poradę edukacyjną. Ja się skoncentruję tylko na tych dwóch pierwszych krokach, które zrobiło Ministerstwo Zdrowia, a więc FGM-y do 18 roku życia i CGM-y do 26 roku życia. No więc postulowane przez środowisko klinicystów, przez środowisko pacjentów, przez środowisko ekspertów systemowych, to są zmiany w kierunku refundacji systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym u dorosłych powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu pierwszego leczonych za pomocą pompy insulinowej z nieświadomością hipoglikemii, czyli brakiem objawów prodromalnych niedocukrzenia i system monitorowania glikemii metodą skanowania. To też było mówione na poprzednim wykładzie, ja to tylko zrekapituluję. U pacjentów z cukrzycą leczonych metodą intensywnej insulinoterapii, rozszerzenie dostępu o chorych z typem pierwszym do 26 roku życia oraz o kobiety w ciąży z cukrzycą ciążową lub przedciążową. A więc proszę Państwa, tutaj mówimy już o całej populacji, a tutaj mówimy o następnym kroku naprzód, czyli ta metoda mniejszych kroków i myślę, że to są chyba najbardziej realne propozycje, jakie można by było położyć na stole, biorąc również pod uwagę możliwości budżetowe płatnika. No i proszę Państwa, można się zastanowić, ile tych osób będzie z wyliczeń, które zostały przeprowadzone z różnych perspektyw. Może się okazać, że to będzie 20% dorosłych z cukrzycą typu pierwszego, u których występuje problem nieświadomości hipoglikemii, czyli około 1000 pacjentów rocznie powyżej 26 roku na urządzenia CGM-RT i około 100 pacjentów nowych rocznie. Czyli mamy wchodzących do systemu na tą refundację około 1000 pacjentów i w każdym następnym roku około 100 nowych rocznie. I proszę Państwa, ostatni slajd to jest nasze miejsce w Europie. Nasze miejsce w Europie, proszę Państwa, pod względem zaleceń jest, myślę, totalnie na zielono. My leczymy i środowisko diabetologiczne już od wielu lat buduje terapię cukrzycy na europejskim poziomie, na światowym poziomie, bo Państwo zawsze mówicie o standardach amerykańskich i europejskich. Polska właściwie, jeżeli chodzi o dostęp do leków, no też z pewnymi ograniczeniami, bo powiedzmy szczerze, flozyny mogłyby być może już, wskazanie refundacyjne mogłoby być nie 8%, a może 7%. Przy inkretynach może byśmy zamiast 35, czyli otyłość olbrzymia, pomyśleli o 30 BMI, bo przecież chcemy leczyć osoby, u których oprócz kontroli glikemii możemy otrzymać redukcję masy ciała. A więc to są takie następne kroki, jeżeli chodzi o refundację technologii lekowych. I tutaj Polska, można powiedzieć, że jest już na zielono. Natomiast ciągle, jeżeli chodzi o systemy monitorowania glikemii, Polska ma te bariery, ograniczenia wiekowe, uzasadnione może na początku wprowadzania do refundacji tych systemów, ale życie pokazuje, że wcale to nie jest po pierwsze nadużywane. Po drugie, diabetolodzy na każdym kroku podkreślają, że to leży w kompetencjach poradni diabetologicznych i wystawianie i zleceń na te urządzenia, na te wyroby jest jednak bardzo skwapliwie, bardzo dokładnie kontrolowane i odpowiedzialnie wystawiane. A więc proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z tym, że możemy tą jedną decyzją, jeżeli chodzi o systemy ciągłego monitorowania glikemii dla całej populacji, tak jak zrobiła w ostatnim czasie to Chorwacja, która właśnie doświadczenia pandemiczne pokazały, jak ważne są te narzędzia do prawidłowej kontroli glikemii. Proszę zauważyć, właściwie cała Europa już refunduje te urządzenia z krajami również sąsiadami, czyli Czechy, Słowacja, Niemcy. Oczywiście i myślę, że nad tym warto się zastanowić, aby utrzymać ten dobry trend optymalizacji opieki nad chorym na cukrzycę w Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania ewentualnie? Nie ma. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, zarówno osobom, które uczestniczyły na miejscu, jak i wszystkim, którzy śledzili nas w internecie.